Witam serdecznie na debacie prezydenckiej kandydatów na prezydenta Kutna. Do wyborów zostało 1,5 tygodnia. Nic więc dziwnego, że kampania wyborcza się rozpędza. I jako portal Telewizja Kutno TV rzucamy kandydatom ubiegającym się o fotel prezydenta kolejne wyzwania. Dzisiaj będziemy debatować o dalszym rozwoju miasta Kutna. Kandydaci zmierzą się z pytaniami z różnych kategorii, choćby edukacja, środowisko, gospodarka, budżet, inwestycje, ekologia. Pytania, które zostały zadane przez redakcję, czas na ich odpowiedź będą mieli minutę. Ponieważ płynęła do redakcji duża liczba pytań od mieszkańców, druga część debaty odbędzie się poprzez losowanie pytań z kuli. Co prawda kuli nie ma, takiej symbolicznej, ale jest inne naczynie. Każdy kandydat będzie mógł wylosować po 2 pytania. Odpowiedź na nie będą udzielać wszyscy kandydaci. Czas na odpowiedź także 1 minuta. W trzeciej części kandydaci będą mogli zadać sobie w przypadku w tym, jakim jesteśmy, po 1 pytaniu dla każdego z kandydatów swojemu rywalowi. Na czas na odpowiedź na pytanie to 1 minuta. Każdej redakcji dano możliwość zadania pytania od ich czytelników oraz pytań od szefów redakcji. Witam niestety 3 kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta, gdyż 4 dzisiaj nie jest obecny, więc jest mi bardzo miło przywitać pana Andrzeja Michałkiewicza z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Obywatelskiej. Witam panią Ewę Rzymkowską z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Także witam pana Bartosza Serendę z Komitetu Wyborczego Wyborców Bartosza Serendę. Witam serdecznie także publiczność, czyli mieszkańców Kutna. Ponieważ mamy wiele pytań, nie przedłużając, zapraszamy od razu do debaty. Na początek proszę, aby każdy z kandydatów mógł się przedstawić i odpowiedział na pytanie, dlaczego ubiega się o fotel prezydenta miasta Kutno. Czas na odpowiedź to 3 minuty. Na początek może tak alfabetycznie, jak było to wcześniej przedstawione, poproszę pana Andrzeja Michałkiewicza. Proszę bardzo, 3 minuty dla pana. Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Andrzej Michałkiewicz. Bardzo się cieszę, że państwa widzę. Bardzo serdecznie witam kontrkandydatów jako inicjator debaty, bo pierwszy poprosiłem o to, żeby w mieście odbyła się debata prezydencka. Wezwałem wszystkich kandydatów, nie wiedząc jeszcze tak naprawdę, jaka będzie ich lista, do tego, żeby dyskutować, żeby miasto, mieszkańcy mieli świadomość transparentności naszych wizji. Cieszę się, że mamy do czynienia z absolutnie zmianą pokoleniową. Abstrahując od tego, że nie ma jednego z kontrkandydatów, bardzo boleję. W związku z tym chyba się wystraszył, a nie chcę używać większych słów. Szanowni państwo, startuję, żeby w mieście dokonała się zmiana. Zmiana dotycząca zmiany sposobu myślenia na miasto. Próbujmy razem wszyscy, już abstrahujemy od tego, jakie siły polityczne, jacy kandydaci na radnych, kto zostanie prezydentem, tak żeby inaczej spojrzeć na miasto. Ustępujący prezydent, mimo swoich oczywiście niezaprzeczalnych zasług, także mam do niego sporo wątpliwości. Wizja kontynuacji Komitetu Wyborczego Zbigniewa Bożyńskiego i Mariusza Sikory wydaje mi się takim nomen omen zabetonowaniem miasta. Chciałbym, żebyśmy zupełnie inaczej spojrzeli na Kutno. Kutno wchodzące w 3., 4. dekadę XXI wieku. To jest moja wizja taka długofalowa. Jestem z wykształcenia historykiem, politologiem. Sporo wiem o samorządzie terytorialnym, także z doświadczenia, ale także z wiedzy teoretycznej. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę pomocne dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla
naszej wspólnoty, ale i także dla władz, dla organu stanowiącego, czyli dla Rady. No i ktoś z nas jako organ wykonawczy będzie musiał taką władzę sprawować. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę panią Kadę Rzeszkowską. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za zaproszenie na dzisiejszą debatę. Dziękuję mieszkańcom, którzy przyszli tutaj licznie, aby posłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Mnie zapewne Państwo też znają, jestem wiceprzewodniczącą Rady Miasta Kutno. Jestem szefową klubu Prawo i Sprawiedliwość, bardzo silnej opozycji w liczbie 8 radnych. Niestety, bo jesteśmy z różnych opcji politycznych, ale w tym względzie muszę się tutaj zgodzić z moim poprzednikiem, z moim kontrkandydatem, że miasto Kutno, samorząd kutnowski wymaga mentalnej i pokoleniowej zmiany. Formuła obecnej władzy już się wyczerpuje, szanowni państwo, i widać to na każdym kroku. Odchodzący prezydent pozostawia miasto, w mojej opinii, w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego też uważam, że należy obecnej ekipie pokazać tym razem czerwoną kartkę. Jeśli chodzi o moją kandydaturę, to po wielu rozmowach z mieszkańcami postanowiłam ponownie ubiegać się o fotel prezydenta miasta Kutno. Jak już mówiłam, jesteśmy nadal silną opozycją. Nie baliśmy się w czasie tej kadencji interweniować, podnosić trudnych tematów i zgłaszać swojego głosu sprzeciw zawsze wtedy, kiedy uznawaliśmy, że dane uchwały są bezzasadne bądź mogą godzić w interesy mieszkańców. Chcemy zmian. Po częstych rozmowach, i odbyliśmy ich już wiele w mieście z mieszkańcami, czy też drogą Facebooka i innych mediów społecznościowych, wiemy, że mieszkańcy oczekują od nas tego, abyśmy dokonali wielu zmian w Kutnie. Myślę, że przedstawiliśmy Państwu bardzo dobry program wyborczy, merytoryczny, konkretny, z którym możecie się Państwo zapoznać i wspólnymi siłami możemy zrealizować jego najważniejsze elementy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, panie Bartoszu. Dzień dobry państwu. W zasadzie powinienem powiedzieć cześć, tu Ferenda, ale skoro... Trochę bliżej mikrofon, jakby tak wyżej. O. Skoro jesteśmy już w takim miejscu i w takich okolicznościach, to po prostu powiedzmy sobie dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Na wstępie chciałem podziękować organizatorom, mediom oraz moim kontrkandydatom za zorganizowanie tej debaty, za obecność, za uczestnictwo i za to, że możemy wspólnie dzisiaj tutaj, będąc z różnych stron Kutna i mentalnie, i politycznie, i geograficznie również, porozmawiać o tym, co możemy razem wspólnie zrobić, a także możemy porozmawiać o tym, co ewentualnie nas dzieli. Chciałem podziękować Ewie Rzymkowskiej, chciałem podziękować Andrzejowi Michałkiewiczowi za to, że dzisiaj tutaj są. Jak Państwo widzicie, po mojej lewej, po mojej prawej stronie dwie partie polityczne, ja po środku jako kandydat niepolityczny, niepartyjny, z dużym doświadczeniem jednak i funkcjonowania jako kandydat i działacz społeczny, ale także z dorobkiem, czego nie można przecież ukrywać, również politycznym. Kochani, chciałem Was też tutaj będących bardzo serdecznie przywitać i podziękować Wam za to, że tutaj jesteście w swoim wolnym czasie. Interesujcie się tym, co się dzieje w Kutnie. Przyszliście tutaj pewnie z różnych powodów, niektórzy z ciekawości, bo może igrzyska, niektórzy dlatego, że im zależy na mieście. Widzę tutaj zwolenników i stronników Andrzeja Michałkiewicza i serdecznie Was witam. Widzę stronników, zwolenników Ewy Rzymkowskiej, również Was serdecznie witam. Widzę też moją bezpartyjną ekipę. Dziękuję, że tu jesteście, ale przede wszystkim witam wszystkich mieszkańców, którzy oglądają, słuchają tej debaty. Bądźcie do końca, będziemy rozmawiać merytorycznie, będziemy rozmawiać poważnie o tym, co możemy razem zrobić, ale pewnie o tym, czego się nie uda i co nas ewentualnie dzieli. Raz jeszcze dziękuję za to uczestnictwo. No i na sam koniec
Bartosz Ferenda, radny Rady Powiatu w Kutnie 2014-2018, 2018-2024, a 14 lat temu radny Rady Miasta Kutno w latach 2010-2014, więc doświadczenie mam zarówno powiatowe, jak i miejskie. I dwa razy startowałem w wyborach prezydenckich w 2010 roku i w 2014 roku, przygrywając wyłącznie ze Zbigniewem Burzyńskim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Przejdziemy do pierwszej części debaty. Tak jak mówiłem, każdy będzie miał na odpowiedź minutę. Akurat jesteśmy w dziale, gdzie będziemy mówić o edukacji. Trzy pytania. Mam nadzieję, że będą trzy konkretne odpowiedzi z Państwa strony. Czy nasze szkoły powinny być bardziej otwarte na różnorodność? Czy na przykład jest tu miejsce dla dzieci imigrantów, czy dzieci niepełnosprawnych? Jak nasze władze mogą to ułatwić? Bardzo proszę na początek, pan Andrzej Michałkiewicz. Idea inkluzywności w edukacji jest jedną z podstawowych rzeczy. Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem i mam doświadczenie z i uczniami niepełnosprawnymi, i z uczniami z Aspergerem, i z innymi kwestiami związanymi z zaburzeniami psychofizycznymi. Dodatkowo jeszcze od dwóch lat mamy do czynienia z sporą liczbą ludności, sporą liczbą dzieci z Ukrainy, których staramy się włączać w naszą edukację. To jest absolutnie ważna rzecz. Kwestia otwartości w dobie migracji w łonie Unii Europejskiej, ale wiemy dobrze, że w Kutnie jest także spora liczba młodzieży, która jest młodzieżą spoza Unii Europejskiej. To zawsze wzbogaca inność kulturowa przy homogenicznym społeczeństwie kutnowskim jest bardzo otwartą rzeczą i bardzo ważną. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę panią Ewę Rzymkowską. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o taką otwartość, to u nas w Kutnie już się to dzieje. W obliczu wojny tuż za naszą granicą dużo dzieci przybyło również do Kutna i te dzieci znalazły swoje miejsce w klasach, w szkołach, w naszej miejscowości. Bardzo cieszy to, że one dobrze, te dzieci dobrze się integrują i my staramy się, nasze szkoły starają się w jak najlepszy sposób zapewnić im te no tą możliwość właśnie pobierania nauk i tego, żeby jak najlepiej czuły się w Kutnie. Jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne, to tutaj cieszy, że zauważamy te problemy i coraz więcej inicjatyw, czy to samorządów, bo przecież mamy też na Przemysłowej nową placówkę, jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne. I mamy dużo stowarzyszeń, które organizują tego rodzaju przedsięwzięcia. Trzeba iść w tym kierunku, bo wiemy, coraz więcej takich niepełnosprawności jest diagnozowanych. W związku z powyższym my musimy stanąć na wysokości zadania i udzielić jak najszerszej pomocy dzieciom. Dziękuję bardzo. Panie Bartoszu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Oczywiście najwięcej w tej sprawie ma do powiedzenia Andrzej Michałkiewicz, bo pracuje tyle lat w szkolnictwie i tutaj nie można tego Andrzejowi odebrać. My z Ewą pracujemy na uczelni, no ja tu już 12 lat, więc też mam trochę z tym do czynienia, ale do rzeczy. Jeżeli chodzi o szkoły średnie czy tam szkoły podstawowe, jesteśmy gdzieś w połowie drogi pomiędzy tym, co powinniśmy zrobić, a tym, co jest zrobione. Nie jest idealnie, aczkolwiek też nie jest źle. Ja też nie jestem jakimś wielkim specjalistą, nie chcę udawać specjalisty, jeżeli chodzi o problemy osób niepełnosprawnych, dlatego zawsze będę pytał o to innych, jak należy zrobić właściwie. Tutaj dzisiaj na sali są przynajmniej dwie osoby, które się zajmują dużo bardziej niż ja osobami niepełnosprawnymi. Dwie z różnych komitetów. Jedna osoba z mojego komitetu, Monika Ciesielska, gdzieś tutaj jest? Monika, tak?
jest. I widzę, że też jest Przemek Saczuk, zupełnie z innego komitetu. To są osoby, których należy pytać, jak należy poprawić stan infrastruktury szkolnictwa w zakresie tego, żeby były bardziej szkoły przyjazne osobom niepełnosprawnym. Moją rolą będzie tylko i wyłącznie dać przestrzeń do tego, żeby specjaliści mogli się wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Czy uważa pani lub pan, że nasz samorząd w dostatecznym stopniu dofinansowuje oświatę w mieście? Na co idzie za mało pieniędzy, a na co za dużo? Jeśli chce pani, pan zwiększyć dofinansowanie, to z jakich źródeł? Może zaczniemy teraz od pani, pani Ewo. Taką może największą bolączką, jeśli chodzi o niedofinansowanie, to kwestie dodatków za wychowawstwo z całą pewnością, bo tutaj otrzymuję takie sygnały, że zwłaszcza jeśli chodzi o przedszkola, to panie wychowawczyni, czy też panowie, no, mają te dodatki na poziomie na przykład niższym niż to w gminach ościennych ma miejsce. W związku z powyższym należałoby to wyrównać. Co do środków, no to pewnie z tych wolnych, które zostaną, i należy tutaj rozważnie podejść do tematu, czy akurat kwestia oświaty, czy inne rzeczy będą ważniejsze w danym roku budżetowym. No u nas jeszcze to tak się do końca nie wyklarowało, jeśli chodzi o wolne środki, nie będzie ich aż tak dużo, więc no należy, myślę, że po połowie roku, już w końcówce, wtedy ewentualnie takie decyzje podejmować. Jeśli chodzi o plusy, no to cały czas te nasze szkoły się rozwijają. Teraz ma powstać, powstaje już w zasadzie nowe przedszkole, co bardzo cieszy. Już skończył mi się czas. Dziękuję bardzo. Panie Bartoszu, bardzo proszę, jeżeli już pan ma mikrofon, bardzo proszę. Więc generalnie ze szkolnictwem jest tak, że ono zawsze było, jest i będzie niedofinansowane, to powiedzmy sobie szczerze, i to jeżeli ktokolwiek będzie państwu obiecywał, że to się zmieni, to będzie państwa wprowadzał błąd. Dlaczego? Dlatego, że gros środków to są środki, które tylko i wyłącznie samorząd przerzuca i są środki centralne z subwencji. I ta subwencja jest zawsze niedoszacowana. To jest troszeczkę jak ze szpitalem, gdzie szpital ma wykonywać usługi, za które ma płacone połowę wartości tej usługi, a reszta to po prostu niech sobie wymyśla. I tak samo jest z samorządami, z edukacją i wynagrodzeniami. Generalnie subwencje są, natomiast one są niewystarczające i właściwie brakuje na podstawowe rzeczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są kwestie tego, co jeszcze ewentualnie można zrobić. Tutaj oczywiście możemy mówić o jakichś dodatkowych... Czas kończy się, tak? Tak. To nie pukamy, tylko dzwonimy. Więc jeżeli... Co tu nie można byłoby dodatkowo zrobić? Proszę państwa, więc możemy zrobić rzeczy pozafinansowe, bo z rzeczy finansowych to właściwie to niewiele można zrobić, ponieważ prezydent, który będzie zarządzał miastem, będzie miał do wyboru 15 rzeczy, na które należy przeznaczyć pieniądze i zawsze będzie do wyboru. Drogi, szkoły, przedszkola, żłobek, pomoc społeczna i wszystko jeszcze inne. Dlatego trzeba do tego podejść naprawdę bardzo, bardzo, bardzo poważnie, bez obiecywania guszy na gwieździe, aczkolwiek z troską nad problemami, które są bardzo ważne również. Dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, bardzo proszę. Szanowni państwo, kwestia szkolnictwa młodych ludzi jest szczególnie ważna w mieście. Jesteśmy, nie ma co tutaj ukrywać, społeczeństwem starzejącym się. Nieco 1/3 mieszkańców to są ludzie w wieku poprodukcyjnym i ten proces będzie postępował. W strategii społecznej miasta, która została przyjęta kilka dni temu, jest napisane, że za kilkanaście lat mieszkańców Kutna będzie niewiele więcej niż 30 milionów. Przypomnę, że 30 tysięcy. W tej chwili jest niecałe 41. Więc jeżeli chodzi o szkoły, to zdecydowanie tak. Natomiast mam inne zdanie co do konieczności stworzenia nowego żłobka. Bardziej bym
kładł nacisk na zapewnienie polityki senioralnej, jakiejś systemowej polityki, która będzie doszacowywała ludzi starszych. Wiemy dobrze, że jest 7 szkół podstawowych w Kutnie, 4 żłobki. Wydaje mi się, że póki co to w zupełności wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jak już pan trzyma mikrofon, proszę trzymać. Kolejne pytanie. Czy na terenie miasta powinno być więcej żłobków, czy powinny być one darmowe? Właściwie już teraz odpowiedziałem na to poniekąd. No dobrze, to mam szansę rozwinąć ten wątek. Bardzo się cieszę. Oczywiście, że żłobki powinny być darmowe dla mieszkańców miasta, tudzież gminy wiejskiej Kutno, czyli tego obwarzanka kutnowskiego. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że ta współpraca gminy wiejskiej z miejską się poprawi, że to będzie w znaczący sposób znormalizowane. Teraz wiemy dobrze, że bywa całkiem różnie. W związku z tym, kontynuując ten wątek szkół i żłobka, uważam, że jednak ta polityka miasta do tej pory i perspektywa starzejącego się społeczeństwa, to bardziej bym kładł nacisk na dofinansowywanie szkół, biorąc pod uwagę oczywiście permanentnie niedoszacowaną subwencję, no ale to jest jakby inna już bajka. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Panie Bartoszu, a dobrze, jak już pani Ewa, to bardzo proszę. Szanowni Państwo, no ja mam nieco inne zdanie tutaj niż mój przedmówca, ponieważ uważam, że żłobki są bardzo potrzebne i coraz więcej mam decyduje się, sama jestem mamą i wiem, jak to wygląda. Coraz więcej mam decyduje się na powrót do pracy i moim zdaniem jest to bardzo słuszna droga, aczkolwiek jeśli chcą zostać w domu, to jest ich wybór i my nie powinniśmy tego w żaden sposób komentować. No ale kobiety w dzisiejszych czasach chcą się rozwijać, chcą wracać jak najszybciej do pracy. Musimy im zapewnić możliwość tego, aby mogły oddać swoje dzieci do bezpiecznej i dobrze przygotowanej merytorycznie placówki, w której dzieci będą mogły tej podstawowej, pierwszej edukacji dokonywać, tak, czy też zostać zaopiekowane. Więc moje zdanie jest w tym zakresie trochę inne. Co do odpłatności, to jest kwestia jeszcze do analizy. Jak mówię, budżet jest w dosyć trudnej sytuacji. Jakby się będziemy mówić, o ile będziemy już później o budżecie, to może powiem na ten temat więcej. Natomiast to jest jeszcze kwestia do analizy. My byśmy promowali raczej pójścia w kierunku promowania zdrowej żywności u maluchów i robienia takich bezpłatnych programów, żeby od małego uczyć dzieci zdrowego odżywiania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Panie Bartoszu, bardzo proszę. Minuta dla pana. Żłobek jest taką instytucją, która służy podwójnie, to znaczy służy i dzieciakom, i rodzicom. Bez żłobka mamy nie mogą pójść do pracy. Więc odpowiem krótko. Żłobek tak i żłobek za darmo tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnych pytań z kategorii środowisko-ekologia. Czy Państwa program wyborczy uwzględnia przyjęcie uchwały krajobrazowej porządkującej wygląd elewacji budynków i nośników reklamowych w przestrzeni publicznej? Czy można liczyć na więcej zieleni na osiedlach? Bardzo proszę, może od Pani Eby zaczniemy, od kobiety. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o uchwałę krajobrazową, to ten temat przewija się już przez wiele lat. Ja nie mówię nie, natomiast mam takie oto zastrzeżenie, że jeżeli mamy przystąpić do uchwały krajobrazowej, która w sama sobie jest dosyć pozytywnym elementem, jeśli chodzi o akt prawa miejscowego, no to chciałabym, żeby taka uchwała została poprzedzona bardzo szerokimi konsultacjami społecznymi. My proponujemy utworzenie w Kutni rad osiedlowych i wówczas widziałabym to w ten sposób, że przekazujemy projekty uchwał do tych rad w celu zaopiniowania ich. Każde osiedle powinno się wypowiedzieć, czy chcą w danym obszarze reklam, w jakim zakresie, jakie chcą ogrodzenia, bo wiecie Państwo, to też nie tylko zakazy co do reklam będą w tych uchwałach, trzeba to sobie zdawać z tego sprawę, ale na przykład co do wyglądu ogrodzeń. Bardzo często w niektórych miastach
takie elementy są zawarte w tych uchwałach, więc żeby nie wylać dziecka z kąpielą, należy po pierwsze konsultacje społeczne, po drugie zapisy nie mogą godzić tej uchwały w podstawowe prawa i obowiązki i wolności mieszkańców Kutna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Bartoszu, skoro już przekazany mikrofon, bardzo proszę. Minuta. Na takie pytanie trudno powiedzieć minutę, więc powiem szybko. Oczywiście jak najbardziej tak. Tutaj mam zupełnie inne zdanie, jeżeli chodzi o panią Ewę Rzymkowską. Robimy porządek w Kutnie, nie tylko w tej dziedzinie, ale każdej jeszcze innej. Wprowadzamy uchwałę krajobrazową i konkret. Ja to w tym momencie robię w szpitalu. Prowadzimy teraz negocjacje, rozmawiamy, jak uprzątnąć szpital z szyldów reklamowych, billboardów. Przygotowujemy szpital pod termomodernizację, także przy okazji. I to samo chcę zrobić w Kutnie. Tak, żeby Kutno było miastem pięknym, estetycznym, jednolitym, jeżeli chodzi o estetykę. Trochę widziałem miast na świecie i w Europie. Pracowałem za granicą, więc wiem, jak to wszystko wygląda. Wiem, jak może być ładnie, w Kutnie nie jest ładnie. Kutno wygląda tak, jakby ktoś z góry zrzucił domki i jak spadną, tak leżą. Do tego billboardy różne, szyldy różne, a to co się teraz na słupach dzieje, to już w ogóle masakra jest. Więc to po pierwsze, a po drugie pierwszą decyzję, i absolutnie uprzedzam wszystkich tutaj na sali, bo połowa to kandydaci, pierwszą decyzję, jaką podejmę, to wprowadzimy regulamin, muszę to dokończyć, wprowadzimy regulamin, który będzie zakazywał plakotowania na słupach plakatami wyborczymi dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, bardzo proszę. Szanowni Państwo, zdecydowanie tak dla uchwały krajobrazowej. Miasto, centrum wygląda rzeczywiście nieciekawie. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że gro kamienic jest w rękach prywatnych, ale miasto powinno wspomóc i pomóc tym właścicielom, ażeby to w jakiś sposób unormować. Ja kwestie wyglądu i kwestie ochrony środowiska, bo to pytanie także tego dotyczyło, bym rozszerzył. Oczywiście kwestie wyglądu, bardzo dużo miałem głosów, żeby to w jakiś sposób unormować, ale także wiele głosów było dotyczących na przykład kwestii kanalizacji burzowej, kwestii tutaj okolicy rzeki Ochni, kwestii tak zwanej Wenecji. Część ulic jest permanentnie zalewanych. To jest oczywiście zaniedbanie miasta i to jest właśnie w tej chwili kamyczek do ogródka wielkiego nieobecnego, który tutaj powinien, chociażby z racji tego, że pracuje w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. To jest wielkie zaniedbanie miasta i gro mieszkańców mieszkających w tamtej części do dzisiaj ciągle na to narzeka. Ale oczywiście Królewska zdecydowanie, zresztą nie tylko Królewska. Królewska to jest syndrom, nie wiem, ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, czy wielu jeszcze innych tego typu miast w centralnej Polsce. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie, póki co łatwe. Co należy zrobić, żeby powietrze w Kutnie było czystsze? Dokończyć wymianę piecy, zazielenić miasto? Co Państwo uważają na ten temat? Co trzeba byłoby zrobić w tym zakresie? Może zaczniemy w takim razie może od Pana Andrzeja. Bardzo proszę, minuta. Zrobić wiele, bo to jest absolutny priorytet, ekologia. Odnawialne źródła energii to jest po pierwsze primo. Po drugie kwestia związana z wymianą pieców, które są na różne paliwa kopalne, przede wszystkim węgiel. Świetnie Państwo wiecie, wszyscy wiemy, że Kutno jest bardzo zanieczyszczonym miastem. Niewielu mieszkańców ogrzewa gazem, jeszcze mniej ogrzewa prądem. To oczywiście się wiąże z finansami i z możliwością wymiany. Moim zdaniem miasto powinno zdecydowanie stymulować tego typu politykę, żeby to było czyste, ekologiczne miasto. Dodatkowo mam nadzieję, że może będzie jeszcze taki wątek, ale to się łączy bardzo. Kwestia ścieżek rowerowych i miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby swobodnie poruszać się rowerami, a nie dojeżdżać samochodami, czy na przykład używać komunikacji miejskiej,
mam co do tego spore wątpliwości. To trzeba zmienić zdecydowanie. Mam pomysły na to. Dziękuję bardzo. Panie Bartoszu, może pan, jak już ma pan mikrofon, bardzo proszę. Proszę państwa, ja też nie jestem od tego, żeby jakby całościowo i we wszystkim krytykować ekipy prezydenckiej, bo to, co jest dobre, no to należy kontynuować i to jakoś mi się podoba to, że wprowadzana jest zmiana sukcesywna, permanentna, wymiany i dopłaty do opiecy, to należy kontynuować i to jest właściwie chyba główny powód, przyczyna tego zanieczyszczonego powietrza, aczkolwiek pamiętajmy też, że są takie regiony w Polsce, które po prostu mają takie powietrze i ciężko będzie z tym walczyć. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, na co chciałem zwrócić uwagę, a co może nie jest koniecznie tematem wprost tego punktu, mianowicie 3 km od miejsca, w którym teraz jesteśmy, jest bomba chemiczna, która właściwie w każdej chwili może wybuchnąć. Były takie przypadki. Raz będąc tam niedaleko, widziałem, jak to wszystko płonęło, podjechałem, pomagałem nawet strażakom, zanim tam przyjechali, byłem jedną z pierwszych osób. I to jest, proszę państwa, poważny problem. Problem tak duży, że koszty utylizacji tego problemu to jest kilkadziesiąt milionów złotych. Zadam państwu pytanie. Jak państwo myślicie, kto jest za to odpowiedzialny? Dziękujemy bardzo. Pani Ewa, bardzo proszę. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o ekologię, to jak najbardziej odnawialne źródła energii. Natomiast padły tutaj też informacje dotyczące dotacji do wymiany tak zwanych kopciuchów, czyli standardowych pieców, których w wielu domach jeszcze funkcjonują. Musimy zwrócić uwagę jednak na to, że wymiana pieca to jest koszt przynajmniej kilkunastu tysięcy złotych. Obecna kwota dofinansowania no nawet w jakiejś tam części nie rekompensuje tej kwoty, bo to jest 3000 zł. Myśmy na ostatniej sesji Rady Miasta mówili o tym, że powinniśmy urealnić te kwoty i w zasadzie przyznano nam rację. Natomiast z uwagi na fakt, że te uchwały muszą być konsultowane z innymi podmiotami, na razie zostało tak, jak jest, ale my oczywiście też mamy to w programie wyborczym, że te kwoty należy znacząco podnieść, żeby móc tutaj mówić o jakiejkolwiek zmianie, jeśli chodzi o te kopciuchy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może pani trzymać mikrofon, może zacznijmy w takim razie zaraz od pani, żeby już nie wstawać. Co sądzą państwo o inwestycji jak Plac Wolności w Kutnie? Dużo się mówi w ostatnim czasie. Czy tam powinny być jakieś zmiany, poprawić, czy należałoby estetykę tej budowli? Co państwo sądzą? Szanowni państwo, no jeżeli mówimy o Placu Wolności, no to niestety jest to swoisty symbol tej kadencji, w zasadzie tej obecnej władzy, która rządzi w mieście. No co sądzimy na ten temat, to pewnie to, co większość mieszkańców, że inwestycja była droga, jeśli chodzi o swoje użytkowe, funkcjonalne i estetyczne walory, no to trudno jest się tutaj ich niestety doszukiwać. Około 40 milionów złotych, za te pieniądze można by było zrobić wiele innych fajnych inwestycji, chociażby drogowych, czy też jakichś innych, których mamy przecież mnóstwo dookoła. Ja mam zdanie tutaj jak najbardziej negatywne. Odczarować jakby to, co się już stało, będzie bardzo trudno i co do tego nie ma żadnej wątpliwości, szanowni państwo. Cały czas widzimy, że tam trwają jakieś poprawki, naprawy, tam się coś sypie i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, ile czasu ta budowla jeszcze wytrzyma w takim stanie, w jakim ona się obecnie znajduje. No trzeba to trochę zazielenić, ale w jakiej formule, tutaj trzeba o zdanie zapytać specjalisty, który by to, mówiąc kolokwialnie, ogarnął. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przekazanie może panu Bartoszowi po kolei. To jest jeden z powodów, dlaczego wystartowałem na prezydenta, po to, żeby ludzie mieli prawo głosu i prawo wypowiadania się na temat ważnych rzeczy. W tej sprawie poczyniono tylko i wyłącznie ustawowe konsultacje i to w minimalny sposób i to jest największa wada tej całej inwestycji. Bo jeżeli chodzi o tą tak zwaną betonozę czy plac po zmianach, Plac Wolności, to ten plac
połowie mieszkańców się podoba i mówią ok, fajnie jest, estetycznie i ładnie. Druga połowa mieszkańców uważa, że to jest betonoza i właściwie tam można jajka smażyć na tym, bo tak jest gorąco. Proszę Państwa, nie moją rolą, bo ja jestem jeden z 40 paru tysięcy mieszkańców, więc nie moją rolą jest oceniać, czy to jest ładne, czy to nie jest ładne. Moje znaczenie tutaj, mój głos tutaj nie ma żadnego znaczenia. Ja tylko Państwu obiecuję, gwarantuję i daję tego słowo, bo to jest momentum tego, dlaczego ja w ogóle wystartowałem na prezydenta, że zawsze w przypadku dużych spraw, dużych, będę właściwie to dopychał kolanem, żeby konsultacje się odbywały i nie zrobimy nic, póki mieszkańcy się nie wypowiedzą. I gdyby w tej sprawie się wszyscy wypowiedzieli i byłyby właściwie mocne konsultacje, to dzisiaj nawet jeżeli komukolwiek by się ta inwestycja nie podobała, to by powiedział tak, sorry, ktoś mógłby powiedzieć, sorry, pytałem, miałeś prawo się odezwać. A w tej sprawie tak naprawdę wiele osób się dowiedziało o tym, że coś takiego jest zrobione, kiedy zostało to zrobione. To jest największa wada tego, że nie było stosownych konsultacji. Dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, bardzo proszę, aż minuta dla Pana. Szanowni Państwo, konsultacje tak i jeszcze raz tak. Ja jestem pewnie w większości z Państwa także tym, który pamięta, jak wyglądał ongiś Plac Wolności, ten asfaltowy parking, który w ogóle nie przypominał miasta w centralnej Polsce, w środku nowej Europy XXI wieku. Więc wydaje mi się, że inwestycja była celowa, czy rzeczywiście dobrze wydano 40 milionów, prawie, można by się zastanawiać. Absolutny lifting tej inwestycji musi polegać, musi na tym, żeby zdecydowanie zazielenić plac dookoła, żeby zdecydowanie dać mu inne, nowe, takie lżejsze oblicze, żeby ten parking, który doskonale wiemy, że jest bardzo potrzebny w mieście, bo jest zadaszony, jest bardzo cywilizowany, jest takim parkingiem europejskim, tak jak widzimy to w miastach Europy Zachodniej, ale żeby i część mieszkańców naprawdę dobrze na to patrzy, ale z drugiej strony widać doskonale, już kończę, widać doskonale, że ta betonoza w cudzysłowie stała się rodzajem takiego prześmiewczego momentum kilku miast w Polsce, które rzeczywiście w taki sposób zostały zabudowane. Nie dostarczono tam odpowiedniej ilości zieleni, która by mogła oddychać wraz z mieszkańcami, którzy tam spędzają czas. I pewnie są też, tak jak tutaj pan Bartek powiedział, część jest zadowolonych, część nie. Ja jestem w grupie zadowolonych, ale zdecydowanie trzeba poprawić ten parking. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnych pytań z kategorii gospodarka. Na początek chciałbym zapytać Państwa, jak planują przygotować miasto na ewentualną wojnę? Co z ujęciami wody w mieście niezależnymi, zabezpieczeniem miejsc ewakuacji, leków, żywności i tak dalej? Jak pan Andrzej już wziął mikrofon, bardzo proszę, od pana zaczniemy. Tak, bo to jest temat, który spędza mi z powiek ostatnie kilka tygodni, a już na pewno w momencie, kiedy mówi się o tym czasie przedwojennym, jak powiedział premier Donald Tusk, to sytuacja staje się naprawdę poważna. Jestem o tym przekonany, że gro mieszkańców miasta nie wie, gdzie są schrony. W lepszej sytuacji, to paradoksalnie, w lepszej sytuacji są ci, którzy mieszkają w blokach, są piwnice. Natomiast gro mieszkańców, którzy mieszkają w budownictwie jednorodzinnym, nie ma takiej świadomości. Kwestia bezpieczeństwa wodnego. Kutno nie ma do dzisiaj, szanowni państwo, i tutaj znowu jest kamyczek do ogródka Mariusza Sikory. Nie ma zabezpieczonego zbiornika retencyjnego. Duża ilość wody, bardzo duża ilość wody jest używana przez kutnowską podstrefę. Mam wrażenie i mam takie głosy, że w momentach kryzysowych te ujęcia miejskie nie wystarczą dla mieszkańców. Dodatkowo jeszcze mamy ujęcie z ulicy Granicznej, gdzie woda jest kiepskiej jakości, więc wydaje mi się, że władze miasta i przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, między innymi pan Mariusz Sikora,
zdecydowanie nie dopilnowały. Oczywiście ekipa Zbigniewa Burzyńskiego et consortes oczywiście przede wszystkim. Więc to jest wyzwanie dla nowych władz miasta i my się tego podejmiemy. Woda i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Absolutne priorytety. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Bartoszu, bardzo proszę, minuta dla pana. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem uspokoić wszystkich państwa. Żadnej wojny z udziałem Polski nie będzie, powiedzmy sobie to szczerze. Natomiast nie zmienia to faktu, że na obronę cywilną trzeba postawić. Po II wojnie światowej na świecie było ponad 100 konfliktów. Co roku tych konfliktów jest około 30, o czym pewnie nawet państwo nie wiecie. Konflikt w Ukrainie jest jednym z konfliktów regionalnych. On nas dotyczy dlatego, że jesteśmy obok, ale to jest jeden z wielu konfliktów na świecie, więc uspokajam wszystkich. Nie bójmy się, bo żadnej wojny nie będzie. Natomiast nie zmienia to faktu, że należy dmuchać na... Tak, tak, ale Ukraina jest w zupełnie innej sytuacji. Nie jest w Unii Europejskiej, nie jest w NATO, jest przy granicy z Rosją. Zupełnie inna sytuacja, chociaż tak blisko nas. Proszę państwa, nie zmienia to faktu, że nie należy dmuchać na zimne. Ja tylko powiem tak w ramach ciekawości, że szkoły, które budowane były w latach 60. z okazji tysiąclecia państwa polskiego, one były budowane w ten sposób, żeby pełnić od razu funkcję ewentualnych szpitali polowych. Zwróćcie państwo uwagę na przykładzie szkoły, no muszę skończyć, na przykładzie szkoły siódemki mamy wejście główne tak na tyle szerokie, żeby tam można było wchodzić z noszami. Sala gimnastyczna miała pełnić funkcję szpitalnego oddziału ratunkowego do szybkiego segregowania rannych bardziej mniej. Korytarze szkolne na tyle duże, żeby można tam było mieć ciąg pieszy, sale szkolne po to, żeby to były sale dla pacjentów. Każda szkoła ma swoją stołówkę niezależną, punkty techniczne, podziemia i oczywiście boisko szkolne jako miejsce ewentualnie ewakuacji, lądowiska dla helikopterów. Proszę państwa, obrona cywilna w Kutnie leży i mówiąc nieładnie kwiczy, ale pamiętajmy o tym, że są jeszcze takie rzeczy jak na przykład już kończę ostatnie pytanie. Brak defibrylatorów AED, które w ogóle w Kutnie nie są dostępne, a powinny być przynajmniej w każdym urzędzie jedna sztuka, które ratują zdrowie i życie ludzi, wtedy nawet kiedy nie ma wojny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani. Szanowni państwo, to czy będzie wojna, czy jej nie będzie, tak naprawdę tego nie wiemy. I oczywiście trzeba być przygotowanym na tak zwany wszelki wypadek. Jak to wygląda w Kutnie? Ano, było to niedawno sprawdzane i co do samych schronów, no to nie wygląda to za wesoło, bo ich stan techniczny, no moim zdaniem nie jest odpowiedni, jeśli chodzi o obecną technikę wojenną i dostępne formy broni, które, no, z którymi spotykamy się i czytamy w komunikatach prasowych, tak? Mamy też magazyny obrony cywilnej, ale wydaje się, że wciąż jest to za mało. Mieszkańców mamy ponad 40 tysięcy. Czy w schronach znajdą oni schronienie? No też dokładnie. Szczerze w to wątpię. Mamy wskazane miejsca doraźnego schronienia, ale szanowni państwo, to nie są miejsca, gdzie można, w których można się uchronić przed jakimś atakiem. To są miejsca doraźnego schronienia, gdzie powinniśmy się udać na przykład w przypadku jakiejś wichury bądź burzy, tak? To przed tym nas uchronią. Należy moim zdaniem tutaj oczekiwać też pieniędzy rządowych, ponieważ są jasne deklaracje, że będą zwiększane środki na obronność, ponieważ uważam, że miasto ze swoich środków nie da rady tego w tym momencie i w najbliższych latach przygotować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko bym chciał skorzystać z jednego prawa do riposty. Złamać nieco formułę. Szanowni państwo, wszyscy słuchacze, to co tutaj mówi pani Ewa i pan Bartek oczywiście i jest prawdą, natomiast inną rzeczą jest także kwestia świadomości mieszkańców. Nie ma takiej świadomości. W szkołach, wiem o tym znakomicie, ćwiczy się jedynie ewakuację z budynku do miejsca skupiska dzieci, które mają wyjść ze szkoły. Natomiast w momencie zagrożenia, oby nigdy nie było, panie Bartku, też jestem tego zdania, ale nigdy tego nie wiemy,
nie ćwiczymy tego, nie ćwiczymy pierwszej pomocy na takim poziomie, jakim byśmy tego chcieli. Więc to samo, myślę, przechodzili Ukraińcy, obyśmy tego nie musieli ćwiczyć. Dziękuję bardzo za prawo. Bardzo proszę, takie pół minuty. Na siedząco, ja w swoim programie, właściwie takim planie zadań, przewidziałem to, tak jak powiedziałem. Uważam, że nie będzie żadnej wojny. Trochę bliżej mikrofon, bo nie słychać. Uważam, że nie będzie żadnej wojny, ludzi trzeba uspokoić, aczkolwiek należy być gotowym na ewentualność. I w swoim programie przewidziałem to, że będziemy szkolić właśnie nie tylko młodzież w szkołach, ale również osoby chętne w takich rzeczy jak pierwsza pomoc, tu na sali jak jesteśmy, myślę, że dwie osoby potrafią udzielić pierwszej pomocy i to wszystko. Jak zasady ewakuacji, ale także odczytywania sygnałów ewakuacyjnych i taka podstawowa bezpieczeństwo, nie tylko na czas wojny, ale również w zakresie takich spraw jak wichura, powódź, klęski chemiczne, chociażby Majdany. Dziękuję bardzo. Czy zdaniem kandydatów można zakłócać mir domowy mieszkańców rodziny, na przykład instalując na stałe tuż obok jednego domu hałaśliwą infrastrukturę? Jaką politykę zamierza prowadzić przyszły kandydat w obliczu tego typu sytuacji? Bardzo proszę, pani Ewa. Szanowni Państwo, bo mówimy tutaj, rozumiem, o jakiejś inwestycji, która by miała ewentualnie... Tak, takie jak wiatraki czasami się dzieją gdzieś poza, na wsiach. Rozumiem. Tak. Nie jestem specjalistą od norm, jeśli chodzi o ochronę środowiska i hałas. Niemniej jednak przepisy wprost precyzują, jakie są dopuszczalne normy, jeśli chodzi o miasto. I myślę, że tutaj należy najpierw, poza oczywiście konsultacjami społecznymi, wykonać taki próbny pomiar, żeby móc sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Dam Państwu przykład z mojego podwórka, gdzie mieszkańcy skarżą się na głośny sygnał przy przejściu PKP, tak, gdzie przechodzimy przez tory. No i to jest, słuchajcie, Szanowni Państwo, bardzo poważna sprawa, bo tam musi zostać powołana specjalna komisja. Ta sprawa się już ciągnie bardzo długo i jakie będą tego efekty, to zobaczymy. Muszą być wszystkie pomiary wykonane i zobaczymy, czy te normy są spełnione, czy one nie są spełnione. Druga sprawa, musimy mieć na uwadze to, jakiego rodzaju to jest budowla, bo jeżeli ona ma jakiś charakter znaczący, nie wiem, na przykład dla obronności państwa, no to tu może być problem na przykład z niektórymi, zachowaniem niektórych norm. Ale no tak jak mówię, najważniejszy jest głos mieszkańców i każde większe inwestycje oczywiście należy z nimi konsultować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Bartoszu, bardzo proszę. Problem w mniejszym stopniu dotyczy Kutna, chociaż dotyczy, natomiast w głównej mierze dotyczy terenów wiejskich. Tylko powiedzieć, że z komitetu, który założyliśmy wspólnie, startują osoby i do miasta, i do powiatu. Mamy kandydatów ze wszystkich regionów, rejonów, z każdego okręgu do powiatu, więc proszę głosować na ludzi, którzy są przede mnie wystawieni, bo oni zadbają o to, żeby właśnie kurników chociażby nie było pod nosem, czy wiatraków pod domem. Tutaj jest jasna sprawa. Miasto ma być solidarne i solidarnościowe z każdym, a nie tylko z dużymi grupami ludzi. Jesteśmy wspólnotą, mamy tworzyć wspólnotę, no więc nie możemy komuś pod nosem zbudować czegoś, czego ten ktoś sobie nie życzy. Natomiast rozumiem, że problemem są inwestycje, które mają charakter użytku publicznego o dużej użyteczności dla grupy osób i takie sprawy należy bezwzględnie konsultować i dawać ludziom możliwość wyboru i alternatywy. Wtedy będziemy wszyscy zadowoleni. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie Andrzej. Szanowni Państwo, o ile dobrze pamiętam, Koalicja Obywatelska, czy w ogóle Koalicja 15 października pracuje w tej chwili nad nowelizacją ustawy wiatrakowej. Tam jest 500 czy 700, 500 chyba po zmianach metrów od zabudowań. To oczywiście nie dotyczy miasta, ale tutaj zgadzam się z panem Bartkiem, że dotyczy pewnie też w mniejszym stopniu gminy wiejskiej Kutno. Natomiast problem jest oczywiście szerszy. Problem jest także właśnie
takiej bezpiecznej, spokojnej przestrzeni miejskiej. Zwróćcie Państwo uwagę, że duże imprezy masowe, takie głośne, są wyprowadzane, chciałem powiedzieć, z przestrzeni centrum miasta. To robi Warszawa, to robi Kraków, to robią inne duże miasta. Części mieszkańców to się podoba, część nie. Natomiast rzeczywiście miasto i ta przestrzeń miejska w centrum powinna być spokojniejsza. To oczywiście także wiąże się ze sprzedażą alkoholu w centrum miasta w godzinach nocnych. To oczywiście też jest inny problem. Mam nadzieję, że też o tym podyskutujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzecie pytanie. Sporo nowych firm w Kutnie powstaje dzięki przybyłym imigrantom. Niekiedy ma się wrażenie, że te firmy ekspansywnie przyjmują pewne branże, jak na przykład gastronomię. Czy Państwa zdaniem multikulturalne społeczeństwo to nieunikniona przyszłość? Pani Ewo? Szanowni Państwo, i tak i nie. Z jednej strony wiemy, że imigranci znajdują u nas zatrudnienie. Nie ma co do tego wątpliwości, że w niektórych branżach brakuje przysłowiowych rąk do pracy. To jest ta pozytywna strona tego tematu. Istnieje też negatywna strona, niestety, ponieważ no, w ostatnich latach też mieliśmy do czynienia z rozmaitymi incydentami zgłaszanymi przez mieszkańców i były postępowania przez organy ścigania prowadzone w tych sprawach. Różne nieprzyjemne historie też na forach internetowych zostały opisywane. W związku z powyższym, no, moim zadaniem tutaj będzie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. I z całą pewnością, tak jak mamy teraz do czynienia właśnie z tym napływem innych osób do nas, no to z całą pewnością potrzeba jest tego, żebyśmy mieli bezpieczeństwo na przykład w formie wprowadzenia większej ilości patroli policji, pieszych patroli Straży Miejskiej, może jakiś inny system, system monitoringu, który by też rejestrował zdarzenia, a jak wiemy w Kutnie nie jest on jakby tak powszechny i w tych najważniejszych, newralgicznych miejscach postawiony. Tak? Dziękuję bardzo. Bardzo. Panie Bartoszu. Więc tu są właściwie dwa pytania. Pierwsze chodzi o kwestie gospodarcze, a drugie kwestie imigrantów czy emigrantów, więc może zacznę od kwestii gospodarczych. Właściwie miasto kiedyś rozpoczęło poszukiwanie inwestorów dużych i to były firmy mięsne, natomiast zorientowano się i słusznie, tutaj podzielam pogląd ekipy prezydenckiej, zorientowano się Proszę Państwa, bym to rozpraszał. Możemy poczekać. To poprosimy może o ponowną minutę. Nie, okej. Okay. Ja tu się zgadzam akurat z ekipą prezydencką, iż należy stawiać nie na duże firmy, tylko na szereg małych firm, ponieważ w środku jakiegokolwiek, no, czy kryzysu, czy jakiegoś tąpnięcia gospodarczego, to jak padnie jedna firma, która zatrudnia 2000 ludzi, to 2000 osób bezrobotnych mamy na rynku pracy. Natomiast jeżeli będziemy mieć 100 firm, które będą zatrudniać po 20 osób, no to mamy tutaj mniejszą ewentualnie kolizję na rynku pracy. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z imigrantami, ja bardzo wyraźnie chcę to Państwu powiedzieć, że moją rolą jest być gospodarzem, moją rolą jest być prezydentem, moją rolą jest to, by zadbać o miasto. Ja nie chcę się w sprawach tego typu konfliktu społecznego wypowiadać, o imigrantach, emigrantach czy w sprawach obyczajowych. To nie jest moja rola. Ja jestem i mam być prezydentem i gospodarzem naszego miasta. Bardzo proszę, panie Andrzeju. A ja uważam, że to jest moja rola. Uważam, że to jest moja rola jako gospodarza miasta. Uważam, że powinienem mieć zdecydowany stosunek do migrantów, emigrantów. Ja jestem zdecydowanie za. Uważam, że dzisiejsze czasy
Unia Europejska i w ogóle globalizacja to jest czas migracji, to jest czas, gdzie ludzie szukają dla siebie miejsca, czy ze względów politycznych, czy bardziej ze względów ekonomicznych. I Kutno powinno być takim miastem, które przyjmuje, jest inkluzywne. Zatrudniamy dużą liczbę emigrantów, migrantów na strefie. Jest bardzo dużo młodzieży w kutnowskich szkołach, którzy są ukraińsko, białorusko, kazachsko, etc., etc. Kwestia bezpieczeństwa, absolutnie się zgadzam i tutaj zgadzam się z panią Ewą. Powinniśmy w formule prewencyjnej zdecydowanie jako gospodarze miasta stać na straży tego, ażeby te społeczności się włączały i przyjmowały nie tylko nasze wzorce, być może za czas jakiś obywatelstwo, ale stawały się częścią naszej społeczności miejskiej. Zdecydowanie tak dla inności kulturowej, bo to nas absolutnie czeka za czas jakiś, chcemy tego czy nie. Dzięki. Dziękuję bardzo. I tak przeszliśmy do kolejnej kategorii, budżet. Państwo, dużo myśleli na pewno o budżecie miasta Kutno. Jakie macie pomysły, aby zwiększyć ilość pieniędzy, która wpływa do budżetu miasta? Nie chodzi tu o podwyżkach, raczej chodzi o zachęty dla ludzi, żeby zostawali tutaj, żeby zostawiali tutaj u nas więcej pieniędzy. Tak jak jest to na przykład z kartą mieszkańca Kutna, zachęty dla firm lub inne rozwiązania. Panie Andrzeju? Naturalnie. Szanowni Państwo, co do karty mieszkańca mam na ten temat swoje zdanie i się jeszcze z nim zgadzam. Uważam, że to jest trochę trik PR-owy władz miasta i tak też odbierają go mieszkańcy. Nie wszyscy się z tym utożsamiają. Skąd brać pieniądze do budżetu? Oczywiście wszyscy świetnie wiemy, że z podatków CIT, które są płacone w strefie. Ściągajmy i przyciągajmy inwestorów. I tutaj akurat miasto od kilku dekad robi to skutecznie i z tego jesteśmy także znani, że jest specjalna strefa, że jest terminal kontenerowy, że jesteśmy znakomicie skomunikowani. Biorąc pod uwagę strukturę demograficzną, będziemy społecznością starzejącą się, więc te podatki PIT, które mieszkańcy będą płacili, będą w coraz mniejszym stopniu zasilały budżet miasta. Wydaje się w związku z tym, że trzeba przeformułować zasady budżetu i na co inne, a na inne priorytety postawić tutaj i na co innego zwrócić uwagę, a nie tylko i wyłącznie na kwestie dosyć kontrowersyjnych inwestycji typu właśnie Pałac Saski czy inne, ale to pewnie też o tym będziemy jeszcze dyskutowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Bartoszu, bardzo proszę. Kochani, moją rolą jako przyszłego prezydenta jest to, żeby faktycznie budżet był coraz trochę większy, bliżej mikrofon, bo nic nie słyszę. Żeby budżet był coraz większy, żeby coraz więcej było firm, coraz więcej miejsc pracy, aczkolwiek uprzedzam, że to nie jest łatwa sprawa i powiem dlaczego. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, jak duże wydatki są przed miastem, żeby dalej rozwijać strefę. Przede wszystkim, zanim będziemy mówić o strefie, a chciałem powiedzieć, że tutaj w tej sprawie chcę kontynuować dorobek pana prezydenta Burzyńskiego, to chcę podziękować kilku osobom, które przyczyniły się do tej strefy, moich konkurentów politycznych, ale uważam, że należy oddać honory. Przede wszystkim Krzysztof Debich zaczął budować strefę, później kontynuował to Krzysztof Dębski i na sam koniec pan prezydent Zbigniew Burzyński. Moją rolą będzie kontynuować ich działania tak, by ta strefa była coraz bardziej rozwinięta i coraz większa. I jaki jest problem? Problem polega na tym, że terenów pod strefę już nie ma. Skończyły się te tereny i dlatego to, o czym powiedziałem na samym początku, miasto będzie musiało wydać ogromne pieniądze na zakup nowych działek. A mieszkańcy, którzy tam mieszkają, zdają sobie z tego sprawę, że to jest bardzo lukratywny w tym momencie interes. I teraz pytanie, jak i gdzie lokować firmy, które mają przyjść do Kutna, skoro miasto już nie ma terenu? Tylko i wyłącznie trzeba te tereny odkupować lub
odzyskiwać gdzieś w centrum miasta. Będzie to bardzo trudne, aczkolwiek będę chciał w tej sprawie rozmawiać i z Krzysztofem Debiuchem, i z Krzysztofem Dębskim, i ze Zbigniewem Burzyńskim, jak ten temat rozwiązać. Dziękuję bardzo. Pani Ewo, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja tutaj pozwolę sobie nieco odrębne zdanie wygłosić, jeśli chodzi o kartę mieszkańca, ponieważ moim zdaniem jest to bardzo ważna inicjatywa i wiele miast w Polsce właśnie zdecydowało się na wprowadzenie takiej karty. Myśmy też jako klub zabiegali na przykład o bezpłatną komunikację miejską. Ja na przykład jestem użytkownikiem komunikacji miejskiej. Muszę Państwu powiedzieć, że współpasażerowie są zadowoleni z tego, że nie płacą, krótko mówiąc, za przejazdy. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, że my oczywiście jako miasto mamy podatki, a mamy podatki głównie dlatego, że mamy mieszkańców, którzy są formalnie zameldowani i te podatki odprowadzają w Urzędzie Skarbowym tutaj, u nas. I ta karta mieszkańca właśnie to do tego dąży, że spowodowała to, że więcej osób chce sformalizować swój pobyt w Kutnie, a my tym samym osiągniemy większy dochód. Więc ja jestem jak najbardziej za. Co do samej strefy, zgadzam się tu z moimi przedmówcami. Oczywiście trzeba poszukiwać terenów, choć wiemy, że strefa się już kurczy i tutaj będzie niezwykle duże wyzwanie, aby te tereny pozyskiwać. Dziękuję bardzo. Proszę nie oddawać mikrofonu, od razu zapytam o kolejny. Czy zdaniem kandydatów w Kutnie powinna być darmowa strefa parkowania dla jego mieszkańców? Strefa parkowania, są plusy i minusy, jeżeli chodzi o płatną strefę parkowania. Minus jest taki oczywiście, że my musimy zapłacić jako mieszkańcy, musimy iść, wykupić ten bilecik, jest cała procedura i tak dalej, i tak dalej. Plusy są takie, że no, te miejsca nie są cały czas tak zajęte przez jedno auto na przykład, że jest rotacja pewna, jeśli chodzi już o ścisłe centrum. W tej sprawie uważam, że należałoby też bardzo szeroko rozmawiać z mieszkańcami, czy faktycznie chcą utrzymania tej strefy nadal w takiej formule, w jakiej ona się teraz znajduje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Bartosz, bardzo proszę. Więc dwie rzeczy. Po pierwsze zapytać ludzi o zdanie i ludzie niech się wypowiedzą. Miasto jest wspólne, ma być wspólne, więc mają być wspólne, a to jest duży problem, duża inwestycja i duże ewentualne zmiany. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja też chciałbym tutaj powiedzieć, że trochę zmieniłem zdanie w tej sprawie. Kiedyś dawno temu byłem przeciwnikiem strefy płatnego parkowania. Dzisiaj na to już patrzę troszeczkę inaczej. Widzę w tym również plusy. Jedyna rzecz, której mi tutaj brakuje, to taka, że firma, która wprowadzała strefę, mogła, moim zdaniem, a tu już jest musztarda po obiedzie, mogła wprowadzić pewne inwestycje infrastrukturalne. Wiem, o czym mówię, dlatego że właśnie w szpitalu to robimy. Tam prowadzimy rozmowy z firmami, które będą, proszę Państwa, za darmo budować parkingi wokół szpitala. Umowa będzie podpisana na 10 lat i wszystkie, cała powierzchnia, kostka, szlabany, wszystkie bramki, właściwie wszystko, włącznie z kamerami i słupami elektrycznymi, będą robione przez firmę na ich koszt. Także szpital będzie miał za darmo parking dla pacjentów, parking dla pracowników i to później oczywiście będzie wliczone w jakiś nieduży koszt biletowy. Dlatego uważam, że tutaj warto było wtedy rozmawiać. Dlatego ja uważam, że trzeba spytać ludzi o zdanie, ludzie się w tej sprawie wypowiedzą i tyle. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej, bardzo proszę. Pytanie było o strefę darmowego parkowania. Oczywiście są plusy, ale jak mawia klasyk, chodzi o to, żeby plusy nie przysłoniły minusów. A minusów jest tutaj mnóstwo, dlatego że przy strefie darmowego parkowania zablokujemy, zakorkujemy centrum miasta. Mieszkańcy będą tam stawiali auta i ci, którzy chcą skorzystać czy z ulicy Królewskiej, czy z sektora usług, czy pójść do kościoła, czy do urzędu, etc., etc., nie będą mogli gdzie postawić auta. Zwróćcie Państwo uwagę, że nigdzie tak naprawdę w dużych aglomeracjach nie ma strefy darmowego
parkowania. Wszyscy w centrum, oczywiście mówimy tylko o centrum, nie mówimy o przedmieściach. Więc wydaje mi się, że to jest nieodzowne, że nawet symboliczna opłata da okazję, żeby te miejsca parkingowe rotowały. I to jest konieczne, więc wydaje mi się, że tutaj to jest dosyć oczywista oczywistość. Dziękuję bardzo. Ostatnie, takie na 10 sekund. Jedno bardzo pytanie. Proszę. Być może to jest nasz jakiś ewentualnie wspólny pomysł, a być może wspólne wyzwanie. Proszę Państwa, przy Podrzecznej jest duży teren, właściwie niewykorzystany, trochę dziki parking. Dlaczego tam nie mogłaby być duży parking właśnie bezpłatny dla osób, które nie chcą płacić za strefę, ale mogą te 100, 200, 300 metrów dojść do centrum miasta. Duży parking w okolicach BGŻ-u, w okolicach ulicy Podrzecznej. Jest teren prywatny. Warto rozmawiać z właścicielem. Dziękuję bardzo. Skoro jesteśmy przy karcie mieszkańca, chciałbym się dopytać Państwa, ponieważ teraz mogą mieszkańcy korzystać z takiej kutnowskiej karty mieszkańca. Dzięki temu mieszkańcy mogą mieć darmowe przejazdy autobusami, zniżki na bilety do placówek kultury czy na basen. Co więc jeszcze powinno się pojawić w kutnowskiej karcie mieszkańca? Bardzo proszę, Panie Andrzeju. No, karta mieszkańca, tak jak powiedziałem przed sekundą, mam wrażenie, że władze troszeczkę rozgrywały tę ideę PR-owo i politycznie. Jeżeli ona już jest, okej, część aglomeracji miejskich w Polsce korzysta z takiego rozwiązania. A propos komunikacji i a propos wszystkich tych innych kwestii związanych, czy z biletami do kina, czy z częściowo darmowym parkowaniem za pierwszą godzinę w tym parkingu, o którym rozmawialiśmy. Ale włączę tutaj troszeczkę, ominę wątek i mam ostatnio wiele głosów, że rozkład komunikacji miejskiej nie był do końca konsultowany. Tutaj pan Bartek sporo o konsultacjach społecznych mówi. Ja wiele słyszałem od pracowników strefy, którzy nie mają dopasowanych rozkładów komunikacji do swojego czasu pracy. Bardzo na to narzekają, więc wydaje mi się, że to jest także rola miasta, między innymi także wielkiego nieobecnego, czyli Mariusza Sikory i jego brata, który w jakiś tam sposób także jest odpowiedzialny za rozkład komunikacji miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Panie Bartosz. Więc szybkie sprawy. Po pierwsze, o komunikacji bezpłatnej mówiłem w 2010 roku. Trochę bliżej mikrofon. Będąc radnym miejskim, w 2010 roku mówiłem o bezpłatnej komunikacji, wskazując na to, że skoro miasto ma dopłacać 10 czy 8 czy 7 milionów złotych rocznie na to, żeby autobusy jeździły puste, bo i tak przychodów z biletów jest niewiele, to należy zrobić autobusy i przejazdy autobusami bezpłatne. Niech ludzie po prostu jeżdżą bezpłatnie, skoro i tak dopłacamy tyle kasy rocznie. Na to w ogóle wskazuje też ekonomia Krzywa Filipsa, która mówi o tym, że im dobro dane jest droższe, tym na nie popyt jest niższy. Więc siłą rzeczy robienie biletów coraz droższych sprawiało, że będzie coraz mniej chętnych, by tymi autobusami jeździć. 10 lat musiało minąć, żeby mi przyznano rację. Wcześniej mnie milion razy w tej sprawie obśmiano. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kwestie związane z kartą mieszkańców, absolutnie pełna zgoda. W ten sposób budujemy wspólnotę ludzi mieszkających w danym mieście. To po pierwsze. Po drugie, sprawiamy, że z usług użyteczności publicznej korzystają wszyscy, także ci, których na te usługi nie stać. Jestem jak najbardziej za, podoba mi się to pod każdym względem, choć uważam, że w dużej mierze był to zabieg niestety przedwyborczy. Szkoda, że w taki sposób... To ja jeszcze dopytam, jeszcze dam pół minuty, co powinno się jeszcze znaleźć w takiej kutnowskiej karcie mieszkańca? No to jest kolejna kwestia taka, zapytajmy po prostu ludzi, tak? Co chcieliby zrobić, co chcieliby dołożyć, ale też zwróćmy uwagę na to i na to chcę bardzo zwrócić też ja uwagę, jako mam nadzieję przyszły prezydent Kutna, że to wszystko też kosztuje, tak? Więc musimy na to zwrócić uwagę, co ludzie oczekują, czego ludzie chcą, jakie mają pomysły, natomiast jednocześnie trzeba to przeliczyć i znaleźć złoty środek między chęcią a możliwościami. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani Ewo.
Szanowni Państwo, wydaje się, że większość już takich usług, nazwijmy to publicznych, czy to KADEK, czy to komunikacja i tak dalej, zostało włączonych już do tej karty miejskiej. Ja natomiast w innych miastach zauważyłam coś bardzo ciekawego, że miasto współpracuje na przykład z prywatnymi przedsiębiorcami, takimi lokalnymi, naszymi rodzimymi, którzy mają fajne usługi do zaoferowania, czy to jest gastronomia, czy to inne dobra, nazwijmy to w ten sposób. I na przykład dogadują się między sobą. Z jednej strony mieszkaniec otrzymuje jakąś tam zniżkę, korzystając z tych usług, czyli na przykład dajmy na to pizzeria, tak? Mam zniżkę i wówczas udaje się z tą kartą, okazuje ją. Z drugiej strony ten przedsiębiorca ma dzięki temu sporą promocję też na szeroką skalę, jeśli chodzi o dane miasto, więc tego troszeczkę mi brakuje, tak jest w innych miastach i może warto by było z czegoś takiego jeszcze skorzystać. Co do rozkładu, pełna zgoda, zgłaszaliśmy też takie uwagi na komisjach, jeśli chodzi o strefę ekonomiczną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie może dość szerokie, ale też wydaje mi się, że minutę uda wam się odpowiedzieć, a mianowicie jakie mają pomysły państwo na rozwój biznesu i przemysłu w Kutnie? Bardzo proszę, może zaczniemy od pana Andrzeja. O Boże, to jest bardzo szerokie pytanie, to można o tym mówić bardzo długo. Biznesu i przemysłu. Dokładnie. No więc biznes zdecydowanie mamy kilku wiodących przedsiębiorców w Kutnie. Niestety bywa tak, że niektóre przetargi są zadziwiająco szybko rozstrzygane, niektóre nie są rozstrzygane długo, ale oczywiście wspieramy kutnowskich przedsiębiorców. Jest dużo firm, które budują tutaj dla nas, budują w okolicach. I to jest wsparcie zdecydowane. Dużo gorzej mają miasta, które nie mają, czy strefy, czy nie mają dużych firm. My całe szczęście mamy i mamy w związku z tym spory zastrzyk formulacji do budżetu. Jeżeli chodzi o biznes, tak, bo to pytanie, no to jest bardzo szerokie pytanie dotyczące wspierania przedsiębiorczości. Doskonale wiemy, że biznes przez duże B inaczej brzmi niż biznes przez małe B, jeżeli chodzi o małe firmy, które zatrudniają albo samo zatrudniają siebie przedsiębiorcy, albo mają kilku pracowników i takich jest dużo więcej. I to jest też ważne, żeby wspierać właśnie ludzi, którzy by chcieli zostać. To jest cały sektor usług. Doskonale wiemy, że to jest jakby esencja naszego miasta. Sektor usług i to powinniśmy zdecydowanie wspierać. Natomiast wydaje mi się, że kwestia strefy, kwestia biznesu tych dużych firm, które tutaj budują, które remontują, one sobie znakomicie dają radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Bartoszu, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja codziennie podejmuję około 100 decyzji na piśmie lub ustnie. Tam, gdzie mam możliwość, gdzie mnie nie ogranicza ustawa zamówień publicznych i mam taką możliwość, to stawiam na firmy lokalne, które nam pomagają remontować, są dostawcami usług, produktów itd., itd., itd. Natomiast to są kwestie wszystko małych spraw. Duże sprawy są ograniczone ustawą o prawo zamówień publicznych, gdzie niestety został wyrzucony jakiś czas temu zapis mówiący o preferencjach lokalnych. Szkoda, bo dzięki temu zapisowi kiedyś można było mieć dodatkowe punkty za to, że jest się firmą lokalną. Dzisiaj niestety tak jest, że przetargi może wygrać firma ze Szczecina, Krakowa i my na to absolutnie nie mamy żadnego wpływu, a jeżeli będziemy chcieli w tym mieszać, to złamiemy ustawę prawa zamówień publicznych i życzę powodzenia takiej osobie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że mamy bardzo dużo rozbudowaną strefę przemysłową. Jesteśmy właściwie drugim miastem po Łodzi, albo trzecim miastem po Łodzi w województwie łódzkim z tak rozbudowaną strefą przemysłową. Trzecia rzecz to jest kwestia małej przedsiębiorczości, którą mogę kontynuować, czy nie? Proszę jeszcze zakończyć. Którą? Koniec, krzyczą ludzie. Druga kwestia.
kwestia małej przedsiębiorczości, którą należy wspierać, jak już powiedziałem wcześniej, mówimy tutaj o małych firmach do 5 osób, one mają niestety najmniejszą szansę przetrwania. Mówi się o tym, że kto w Polsce przetrwał przez 1 czy 2 lata, to przetrwa już wszędzie, na całym świecie, a już na pewno w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest najłatwiej prowadzić biznes, a w Polsce jest najtrudniej, więc małe firmy rozwijające się lub te, które dopiero powstały, powinny mieć jak największe wsparcie. Pamiętajmy o tym, i tutaj też mała reklama, komitet, który założyłem, ma kandydatów do Rady Miasta, do Rady Powiatu, co jest ważne. Urząd Pracy ma środki, z których można korzystać przy utworzeniu działalności gospodarczej, przy utworzeniu dotacji do finansowania, do utworzenia miejsc pracy. Już kończę. Ja ci muszę, przepraszam. Bardzo proszę, pani Ewa. Szanowni Państwo, jak najbardziej tutaj zgadzam się z przedmówcami. Ja jeszcze pragnę zwrócić uwagę na to, jak bardzo ważne jest elementem w rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju biznesu, dobrze funkcjonująca infrastruktura drogowa. To jest bardzo ważna rzecz, zwłaszcza no, jak patrzymy na Kutno, różnie z tym jest. Mi się wydaje, że my trochę nie nadążamy za rozwojem na przykład niektórych osiedli, ale mieszkańcy muszą mieć możliwości i chęci dojechania do konkretnego miejsca pracy. Pracodawcy też muszą widzieć, że ta infrastruktura istnieje. Po drugie, strefa ekonomiczna, o tym już powiedzieliśmy. A wracając już do tych takich naszych rodzimych już usługodawców czy przedsiębiorców, no to w Kutnie niestety wielu z nich zostało wypartych przez powstałe galerie handlowe. I widać to na przykład po naszym lokalnym Manhattanie, gdzie coraz mniej jest klientów, wielu przedsiębiorców zamknęło swoje biznesy. No jest tak w ekonomii, że nie ma nic za darmo, tak? Mamy galerie, ale niestety ci mniejsi na tym tracą. Należy ich troszeczkę bardziej rozpromować i w innych miastach bardzo dużą uwagę na tym się skupia, że na przykład na portalach internetowych promujemy lokalnych usługodawców czy osoby prowadzące inną formę działalności gospodarczej. Chciałabym jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że potrzebne jest z prawdziwego zdarzenia takie wydarzenie jak Forum Ekonomiczne. Mieliśmy to w poprzednim programie wyborczym. Chciałabym, żeby to było wydarzenie na skalę krajową. Dziękuję. I damy radę to zrobić. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Inwestycja. Jakimi kryteriami powinny się kierować władze miasta, dokonując klasyfikacji dróg i chodników do remontu? Bardzo proszę od pana Andrzeja, może zaczniemy. Oj, to jest dosyć trudne pytanie, paradoksalnie, dlatego że to powinny być kategorie używalności takiej, a które te szlaki komunikacyjne są bardziej albo mniej. Generalnie moim zdaniem Kutno za mało remontuje szlaki komunikacyjne. Absolutnie zgadzam się tutaj z panią Ewą, jeżeli chodzi o wiele ulic, które tak jak Łąkoszyńska na przykład, wczoraj mieliśmy konsultacje i spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Łąkoszyn i po raz kolejny jechaliśmy ulicą Łąkoszyńską, która znowu się zapada. I to jest kolejny enty już kamyczek do ogródka wielkiego nieobecnego Mariusza Sikory. Paradoksalnie kandydatem na radnego jest pan Zbigniew Burzyński z Łąkoszyna. Więc wiele jest chodników tutaj w centrum miasta, które jest potrzeba naprawić, wymienić. To oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, jest duża inwestycja. I być może przesunąć środki, bo to wydaje mi się, że jest szczególnie ważne dla mieszkańców. Nawierzchnie chodnikowe, ścieżki, które wymagają rozbudowy zdecydowanie w centrum. Owszem, oś zielona tak, ale przecież mieszkańcy chcą więcej tych ścieżek, bo to oczywiście się wiąże z ekologią, to się wiąże z bezpiecznym miastem. Proszę kończyć. Dziękuję bardzo. Panie Bartku, bardzo proszę. Chodniki, tak? I drogi.
Dokładnie. Proszę Państwa, moim zdaniem są dwie kategorie. Bierzemy mikrofon. Moim zdaniem są dwie kategorie, którymi powinniśmy się kierować. Po pierwsze, to jest kwestia tego, jak wiele osób mieszka w tym przydanym chodniku. Może źle powiedziałem przy danym chodniku, ale wiecie Państwo, o co chodzi, tak? Jak wiele osób mieszka przy danej ulicy, gdzie należy tą ulicę wyremontować, czy chodnik wyremontować, bo jeżeli mamy tam cztery domki, no to wiadomo, że to nie będzie w pierwszej kategorii i tutaj powinniśmy się kierować dużymi osiedlami, które często, i o tym mówiłem wielokrotnie, były zaniedbywane na rzecz domków, gdzie mieszkali akurat radni i to jest bardzo złe, bardzo mi się to nie podoba, do tego podchodzę bardzo krytycznie. To jest jedna rzecz, a druga kwestia, jeżeli chodzi o drogi, to kwestia tego, jak bezpiecznie na tych drogach jest. Należy posiłkować się danymi z policji. Jest taka komisja, właściwie nie komisja, tylko zespół dotyczący, zespół, który prowadzi organizację ruchu drogowego. Tam jest Straż Miejska, Policja, Starostwo, Urząd Miasta, chyba Straż Pożarna jeszcze. I należy wyciągnąć informacje z tej komisji, jakie drogi, gdzie, jaką mają skalę stłuczek, zgłoszeń mieszkańców, jeżeli chodzi o dziurawe drogi i tym się należy kierować. Czyli podsumowując, po pierwsze, jak ta droga jest uczęszczana, ile osób tam przy tej drodze mieszka, a druga kwestia, jakie ona niesie konsekwencje, jeżeli chodzi o wypadki, stłuczki i kolizje drogowe. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Ewa. Ja, szanowni państwo, mam troszeczkę inne zdanie, jeśli chodzi o tą klasyfikację w ten sposób, że sprawdzimy, ile osób mieszka przy danej ulicy, bo są ulice, szanowni państwo, gdzie no, jeździ się jak po jakimś safari, nie wiem, innym rajdzie samochodowym i ten stan faktyczny trwa od kilkudziesięciu lat, na przykład 20-30. I jeśli spojrzymy, że nie... I powiemy, mieszka tam 15 osób i zawsze co roku będzie ta sama kategoryzacja i będziemy odkładać to w czasie. A ja mówię stanowcze nie, bo szanowni państwo, każdy mieszkaniec płaci podatki i każdy ma prawo domagać się tego, żeby móc dojeżdżać do pracy równą drogą, móc wyjść z dzieckiem na spacer równym chodnikiem. I my o tym wielokrotnie mówiliśmy. Dlatego na przykład ja wielokrotnie zabiegałam o różne ulice, które... znajdują się na tak zwanym osiedlu za torami, czy mój okręg wyborczy. Ja widzę, jak tam się żyje, ja widzę, jak tam się mieszka. I nigdy nie pozwolę na to, żeby w ten sposób traktować mieszkańców, że za mało osób mieszka na danej ulicy, więc jakby odkładamy to na czas nieokreślony, nie wiem, za 20, za 30 lat, a tak samo płacimy podatki. Dziękuję wszyscy. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy powinny być budowane mieszkania komunalne i socjalne? Co myślą Państwo o powstaniu miejskiego programu Mieszkanie za remont lub inne rozwiązanie dla młodych rodziców? Bardzo proszę, pan Andrzej. Oczywiście, że powinny być mieszkania socjalne. To jest co prawda takie podejście stricte lewicowe, ale tutaj akurat myślę, że zgodzimy się wszyscy, że pauperyzacja mieszkańców miasta i to, jak dużo mieszkańców ma problem mieszkaniowy, jak dużo żyje na granicy ubóstwa, jak dużo jest wykluczonych społecznie, wszyscy ci powinni mieć prawo do tego, żeby miasto wyszło im z pomocą, pomogło i zbudowało tanie mieszkania socjalne. Były kiedyś takie pomysły, ja pamiętam kilka ładnych lat temu, na ulicy Przemysłowej, a propos właśnie tej ulicy, też bardzo zaniedbana komunikacyjnie, aż się prosi, żeby ją wyremontować. Wiele jest takich ulic, które przecież są ciągami komunikacyjnymi. Więc mieszkania zdecydowanie tak, nie tylko residence, tylko także mieszkania socjalne. Zdecydowanie wszyscy mieszkańcy są równi, różni, ale równi i powinni mieć prawo do tego, żeby miasto, ażeby im miasto pomogło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz, bardzo proszę.
Oczywiście jestem o tym mówiłem wielokrotnie, że miasto powinno inwestować, to jest dobre słowo, w budownictwo socjalne i budownictwo taniego wynajmu, małometrażowe mieszkania. Mówiłem o tym chyba ze 20 lat temu, ale proszę Państwa, tak się złożyło jakieś 20 lat temu, że miasto Kutno postawiło na inwestorów prywatnych i moim zdaniem inwestorzy prywatni doprowadzili do takiej sytuacji z czasem, że mamy dzisiaj ceny najmu mieszkań właśnie na wysokości cen łódzkich. Właśnie dlatego, że brakuje, czy brakowało mieszkań w Kutnie. Dzisiaj też nie chciałbym, żeby ta dyskusja polegała na tym, kto da więcej, tak? Bo w tym momencie ja już słyszę, że obiecane są drogi, obiecane są chodniki, obiecane są piece, obiecane są będą mieszkania socjalne. Powiedzmy sobie szczerze, nie będzie na to kasy, żeby miasto budowało nie wiadomo teraz ile mieszkań socjalnych. Nie ma na to działek, nie ma na to środków, więc też no, prosiłbym, żebyśmy nie mówili ludziom właściwie wszystkiego, co chcą usłyszeć. Bo to jest nierealne, no to jest nierealne. Natomiast uważam, że kilkanaście lat temu podjęto złą decyzję o tym, że poszliśmy w komercyjne budownictwo, zrobiliśmy błąd, znaczy no nie ja, ale mówię o władzach miasta. Proszę kończyć. Zrobiono błąd, dzisiaj mam tego konsekwencje, natomiast dzisiaj budowanie mieszkań uważam, że to jest bardzo kosztowne, chyba że miasto ma na to 20 czy 30 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Pani Ewa, bardzo proszę. No właśnie w programie Mieszkanie za remont chodzi o to, żeby samorząd wydał jak najmniej. Takie rozwiązania przyjęto, bo to jest akurat w moim programie, w naszym programie wyborczym, więc cokolwiek wiem na ten temat. Takie rozwiązanie przyjęto na przykład w Żyrardowie i chodzi tutaj o mieszkania zaniedbane, kamienice, które od kilkudziesięciu lat aż proszą się o remont, a my na to nie mamy pieniędzy. Więc Żyrardów przystąpił do takiego programu. Te mieszkania w tym momencie są już wyremontowane i wygląda to całkiem nieźle. My troszeczkę poszliśmy dalej w tych naszych koncepcjach. Rozważamy wprowadzenie społecznej agencji najmu, na którą można też otrzymać środki rządowe i coraz więcej miast się decyduje na takie przedsięwzięcie. I ta społeczna agencja najmu ma pomóc przede wszystkim osobom, które mają za duże dochody na jakby wciągnięcie się na listę mieszkania socjalnego, natomiast za niskie, żeby móc wziąć kredyt samodzielnie, kupić mieszkanie. To jest taki trochę pośrednik, ale to już więcej na ten temat przy innej okazji. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Kutno w centrum miasta wygląda pięknie, ale są miejsca, które wymagają jednak poprawy. Potrzeba jest nowej infrastruktury, budowy bądź remont dróg, modernizacji budynków, jak na przykład na Majdanach czy na Azorach. Poprawy wymaga słynny przejazd na Józefowie. Jakie widzą Państwo rozwiązanie problemów mieszkańców? Bardzo proszę, od Pani Ewy może zaczniemy. Znaczy nie wiem, czy mam się skupić na samym przejeździe, czy ogólnie o infrastrukturze. Ale wracając do przejazdu, bo to jest temat taki dosyć ostatnio bardzo ważny. No to tak jak mówiłam, ja na miejscu pana prezydenta w tym momencie spróbowałabym jeszcze dokonać interwencji w Ministerstwie Aktywów, pod które podlegają w tym momencie spółki państwowe, choć są sygnały, że ma przejść pod Ministerstwo Infrastruktury, w związku z tym następnie dokonałabym takiej interwencji właśnie w Ministerstwie Infrastruktury. Z całą pewnością należałoby tutaj też podeprzeć się naszymi lokalnymi parlamentarzystami. No bo jak z informacji, które posiadamy tu wszyscy mieszkańcy, no to wynika, że jakby cały czas tworzone są pisma i odpisywani jedni drugim, tak? Prezydent do PKP, PKP prezydentowi i cały czas trwa, mówiąc kolokwialnie, przepychanka, kto ma co wykonać, jeśli chodzi o Józefów. Ja bym tutaj się jeszcze na wszelki wypadek zabezpieczyła stosowną opinią prawną, żeby móc dochodzić tych roszczeń, ale ostatecznie skończy się na tym, że my będziemy musieli położyć prawdopodobnie ten asfalt sami za swoje pieniądze, więc tu potrzeba decyzyjności po stronie PKP, trzeba je troszeczkę pospieszyć i ja bym tego rodzaju interwencje wykonała. No a co przyniesie życie, no to myślę, że my będziemy robić tą inwestycję drogową. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Szanowni Państwo, tu jest kilka kwestii. Kwestia właśnie tego przejazdu w stronę Józefowa, kwestia kilku zapomnianych troszeczkę przez władze prezydenta Burzyńskiego dzielnic miasta, no i kwestia, którą my mamy akurat pomysł rozwiązać, licząc na to, że będziemy skuteczni w sejmiku wojewódzkim, w nowym samorządowym rozdaniu. Mamy pomysł, ażeby skomunikować ciąg Grunwaldzka w stronę strefy, żeby tam wybudować, i są już jakieś studium wykonalności przygotowane, wybudować albo wiadukt naziemny, albo alternatywnie wiadukt podziemny. Mamy na to pomysły, pewnie znajdziemy na to środki, żeby to będzie znakomite ułatwienie dla mieszkańców miasta, bo będziemy mieli wyremontowaną ulicę Grunwaldzką, będziemy mieli wiadukt, będziemy mieli znakomitą komunikację miasta ze strefą, odciążymy obwodnicę. No i jeszcze absolutnie jedno zdanie, kwestia dzielnicy Azory, kwestia dzielnicy tutaj związanej z tak zwanym Zatorzem. To są miejsca, które są zdecydowanie zapomniane i zaniedbane przez władze miasta. Absolutnie się tym zajmiemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz, bardzo proszę. Może zacznę od tego, że faktycznie Kutno ma duży problem z parlamentarzystami, którzy w mojej ocenie niewłaściwie dbają o interes naszego miasta, bo gdyby dbali, to pewnie problem z Łąkoszynem dawno byłby rozwiązany. I kwestia Grunwaldzkiej, ja przy Grunwaldzkiej tyle lat przecież mieszkałem i pamiętam, jak ten przejazd był przejezdny, i kwestia Grunwaldzkiej ciągnie się już naście lat. I tam jest problem polegający na tym, że z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad nie można się porozumieć. Są duże plany wielomilionowe budowania takiej kaskady nad drogą. Proszę pamiętać, że kiedyś Grunwaldzka właśnie była drogą tranzytową do strefy, do odlewni i tak dalej. I teraz dzisiaj cały ciężar tej drogi przejęło na siebie warszawskie przedmieście, które właściwie do tego jest ulica, gdzie teraz mieszkam. Właściwie warszawskie przedmieście do tego nie było nigdy przygotowane i przystosowane, bo to nigdy nie była droga tranzytowa, stąd mieszkańcy mają korki, chyba nawet ponad kilometrowe rano. Włazy studzienkowe dudnią, kiedy tam się przejeżdżają samochody, i mamy duży, wielki problem, ponieważ cała strefa przemysłowa przejeżdża przez warszawskie przedmieście i warszawskie przedmieście jest po prostu zatłoczone. Należy postawić na Grunwaldzką, należy Grunwaldzką odblokować. Nie uda się tego bez wielkiego wsparcia państwa. Samorząd nie będzie miał na to nigdy pieniędzy. Myślę, że koszt takiej inwestycji to będzie większy niż chociażby aquapark i plac Piłsudskiego, w granicach pewnie kilkudziesięciu milionów złotych. Tylko i wyłącznie wsparcie państwa nas w tej sprawie ratuje i należy posiłkować się wszystkimi możliwymi siłami politycznymi, żeby przebudować Grunwaldzką. Dziękuję bardzo. Zaczynamy drugą część debaty. Teraz przejdziemy do pytań losowanych. Każdy z kandydatów będzie... Bardzo proszę o ciszę. Przemek zdaje to. Przejdziemy do drugiej części debaty, a więc każdy z Państwa będzie mógł wylosować po dwa pytania. Pozwólcie, że zaczniemy może od Pani. Bardzo proszę przeczytać. Po jednym na razie. Czy chcecie Państwo od razu? Możemy organizacyjnie. OK. Każdy z kandydatów odpowiada na te pytania. OK. Bardzo proszę, Pani Ewa, skoro już wylosowała. Na siedząco, tak. Jak najbardziej będzie na pewno wygodniej Państwu. Czy w budżecie znajdą się większe pieniądze na wsparcie instytucji pozarządowych? Co do samego wsparcia instytucji pozarządowych, ja jestem jak najbardziej za tym i oczywiście te pieniądze powinny być większe.
Tutaj też były rozmaite uwagi co do tego, którym instytucjom przeznaczamy taką kwotę, a nie większą, a nie mniejszą. Często dostawaliśmy takie informacje i zapytania. Ja bym chciała być może jeszcze tutaj zwrócić uwagę na naszych wspaniałych wolontariuszy, którzy opiekują się bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Kutna. Widzę tutaj chociażby panią Paulinę, więc dziękujemy w imieniu mieszkańców tutaj za tak szeroką pomoc. I myślę, że na takie działania i na takie wsparcia, bo czy to są osoby zinstytucjonalizowane, czy też działają w pojedynkę, czy w jakiejś większej zorganizowanej grupie, pieniądze muszą się, szanowni państwo, znaleźć. Bo organizacje pozarządowe są najwyższym wyrazem, moim zdaniem, demokratyzacji i społeczeństwa obywatelskiego. Więc jestem jak najbardziej za. Panie Bartoszu, bardzo proszę, bo każdy odpowiada na te pytania. Minuta czasu. Nie, odpowiada na to pytanie też. Tak. Czy w budżecie każdy po dwa i każdy odpowiada. Może przeczytam, żebyśmy pamiętali o co pytamy. Jasne. Czy w budżecie znajdą się większe pieniądze na wsparcie instytucji pozarządowych? Tak, to jest jeden z clou mojego programu, moich priorytetów społecznych. Przypominam państwu, że komitet, który założyliśmy wspólnie z mieszkańcami, to jest komitet złożony właśnie, założony przez, głównie przez osoby działające w stowarzyszeniach, fundacjach. Chociażby tutaj właśnie wymieniona wcześniej Paulina Wojtasiak, no to jest przecież kandydatka do Rady Powiatu z mojego wspólnego komitetu, która właściwie dokłada kasę do tego, żeby zajmować się dbając o zwierzęta, nie dzikie, domowe i w tym przypadku akurat koty. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dofinansowywać NGOsy, żeby zwiększyć te pule. Zawsze uważałem, że jest za mała współpraca z organizacjami pozarządowymi, że są za mało finansowane i to jest, proszę państwa, to co ja, mając dzisiaj 47 lat, ja nie będę opowiadał państwu haseł, pustych haseł, żeby tylko naobiecywać. Może to robiłem mając 20 parę lat. Jeżeli mówię, że nie jest możliwe, żebyśmy pobudowali wszystkie drogi i chodniki, bo to jest po prostu nierealne i to jest niemożliwe, i będę na to patrzył z punktu widzenia gospodarności i wspólnego budżetu, o tyle dofinansowanie do organizacji pozarządowych to jest stosunkowo nieduże, to są stosunkowo nieduże pieniądze, biorąc pod uwagę budżet miasta. Jak najbardziej na tak. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Pan Andrzej. To ja oczywiście odpowiem krótko, bo tutaj będę się powtarzał. Transparentność dla mnie jest tutaj absolutnie kluczowym czynnikiem. Absolutnie jestem za wspieraniem NGO-sów, bo to jest esencja społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot mieszkańców gminy, jakiejkolwiek, czy miejskiej, czy wiejskiej. Mówimy o gminie miejskiej, więc zdecydowanie. Ja uważam, że w Kutnie jest za mało tych instytucji pozarządowych. One powinny dostawać większy zastrzyk. Mieszkańcy powinni się samoorganizować i powinni występować. Nie potrafią niestety tego robić, więc władze miasta, radni, ale także władze wykonawcze w mieście powinny stymulować to, żeby ludzie się sami organizowali i żeby się włączali w tą społeczność miejską. Więc absolutnie tak, wspierajmy, dajmy więcej pieniędzy, bo wtedy będzie widoczny efekt, jak ludziom będzie zależało, żeby się aktywizować społecznie. A z tym jest w Kutnie bardzo, bardzo czasami trudno. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ewo, poproszę o drugie zapytanie. Czy państwa zdaniem inwestycja jak Pałac Saski za 36 milionów złotych była potrzebna, czy pieniądze nie mogły być przeznaczone choćby na remont dróg i czy budowę mieszkań? No to jest zawsze zasadnicze pytanie, czy pieniądze przeznaczamy na takie, czy też inne inwestycje. No, Pałac Saski, no to jest kawał historii naszego miasta i moim zdaniem dobrze, że został on odbudowany. Jeśli chodzi o tą kwotę, no to
akurat trafiliśmy na ten okres pandemii, gdzie wiadomo, że wszystkie materiały i inne elementy i usługi poszły znacząco do góry, dlatego te koszty też wzrosły w tak zwanym międzyczasie. Niestety jeden minus, jaki z tego wszystkiego wynika, to jest to, że te dwie duże inwestycje, czyli Pałac Saski oraz Plac Wolności, były wykonywane w prawie jednym czasie. Myśmy jako klub wielokrotnie ostrzegali, że jest to no, błąd i duże ryzyko, jeśli chodzi o później możliwości miasta w zakresie pokrycia tych kosztów, które powstaną. No i co się okazało po czasie, że mieliśmy oczywiście rację, bo no, zadłużenie miasta jest teraz bardzo duże i no, będziemy spłacać te zobowiązania. Dziękuję do 2035 bardzo. Roku. Dziękuję. Pan Bartosz, bardzo proszę. Pałac Saski. Proszę Państwa, problem z Pałacem Saskim polegał na tym, że Urząd Miasta właściwie postawił na to, żeby zrobić to z finansów zewnętrznych. Tam chodziło o finanse, o wsparcie w postaci dotacji. Natomiast tam pojawił się problem i miasto na finale tego wszystkiego tego wsparcia nie otrzymało. W związku z tym ta inwestycja kosztowała budżet nas wszystkich i to był problem. I to był błąd. Ja bym tutaj akurat nie obwiniał Urzędu Miasta o to, naprawdę bądźmy bardzo tacy, bardzo sprawiedliwi w tym wszystkim. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś na siłę hejtować. Myślę, że naprawdę zrobiono wszystko, żeby ten Pałac Saski był zrobiony za pieniądze z dotacji. Natomiast gdzieś po drodze popełniono błąd. Czasem tak się zdarza, że takie błędy są, akurat to był błąd strategiczny. Ja bym tutaj nikogo nie wieszał za to. Natomiast faktycznie taki błąd jest, polegający na tym, że finanse za ten Pałac Saski miasto musiało wziąć na siebie. I w tej sytuacji, jeżeli miasto ma za to płacić, znaczy płaci już, tak? Można ciszej, ja słyszę to. Jeżeli miasto miało za to by zapłacić i byśmy widzieli od początku, że to będzie kosztowało 36 baniek i ma za to zapłacić miasto, to w takiej sytuacji byłbym przeciwny. Bo za 36 milionów to można zbudować kilka, dziękuję, jeśli nie kilkanaście dróg. Dziękuję. Natomiast kończę zdanie. Natomiast jeżeli byłaby to inwestycja finansowana przez dotację, to jak najbardziej tak, bo to jest najstarszy budynek w Kutnie, notabene spłonął jako jeden z budynków, który przetrwał wszystkie pożary w Kutnie. Dziękuję wszystkie bardzo. Pożary przetrwał po to, żeby spłonąć w czasie, kiedy już nic nie powinno. Pan Andrzej, bardzo proszę. Sam sobie, drogi Bartku, zaprzeczyłeś, bo tak naprawdę musicie Państwo pamiętać, że Pałac Saski został nie odbudowany, ale zbudowany na nowo. To jest coś w rodzaju Zamku Królewskiego w Warszawie. Więc pamiętajmy, że to jest kompletna rekonstrukcja za prawie 40 milionów. Owszem, to jest wizytówka miasta, to jest centrum miasta. Goście, którzy przyjeżdżają, odwiedzają. Okaże się po jakimś czasie, jaka jest liczba zwiedzających. Sam z autopsji wiem, że niewielu mieszkańców tam była, niewielu uczniów tam było. Pewnie to jest także kwestia tego, że trzeba ich tam zaprowadzić. Więc konkludując, spore ambiwalencje co do sensowności, może nie, ale co do pieniędzy i tutaj się z panem Bartkiem zgadzam, nie do końca trzeba było wydawać prawie 40 milionów, bo jeżeli wrzucimy do worka jeszcze parking za 40, no to mamy prawie 100 milionów, które można było spożytkować. Dziękujemy. Pewnie dużo bardziej oszczędnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Bartosz. Dwa od razu, żebyśmy mieli z głowy. Proszę do mikrofonu. Mogę zacząć? Tak, tak, jasne. Pytanie do mnie właściwie, bo jest zapytane, czy przyszły prezydent. Czy przyszły prezydent wybuduje miejską halę sportową? Odpowiadam, wybuduje. Bardzo proszę, pan Andrzej. Ja bym bardziej powiedział, że to jest pytanie do mnie.
To jest pytanie, szanowni państwo, czy rzeczywiście i o jakiej skali hali sportowej mówimy? Mieliśmy okres popularności kutnowskiej koszykówki. Nie chcę za bardzo rozwijać tego wątku. Jest bardzo wiele kontrowersji. Szkoda, że z nami nie ma dzisiaj... Tak jest. Nie, szkoda, że nie ma dzisiaj z nami przedstawiciela ekipy prezydenta Burzyńskiego. Więc należy się zastanowić, czy rzeczywiście jest taka potrzeba. Czy te duże sale, które są w Kutnie, sale gimnastyczne spełniają swoje oczekiwania i swoją rolę? Zróbmy konsultacje, zróbmy taką burzę mózgów, czy rzeczywiście Kutno, które będzie miastem coraz bardziej starszych ludzi, potrzebuje dużej hali za duże pieniądze. Dziękuję bardzo. Pani Ewa, bardzo proszę. Myśmy w programie wyborczym, szanowni państwo, ujęli budowę hali sportów amatorskich i nie byłaby to taka ogromna hala, jak sobie wyobrażamy, mówiąc słowo hala, tak? To byłaby taka z prawdziwego zdarzenia hala, gdzie mogliby trenować właściwie osoby, które trenują nie tylko sport amatorski, jak sama nazwa wskazuje, ale przecież mamy sporo miłośników sportu w Kutnie, rozmaitych drużyn i rozmaitych dyscyplin, które chcielibyśmy trenować. Bardzo duża hala na ten moment nie, bo to będzie ogromny koszt dla miasta. My proponujemy nieco mniejszą halę, ale trzeba ją zrobić, bo na litość boską, ileż można dzieciom w szkołach zdzierać parkiet, tak? Dziękujemy bardzo. Bo przecież tam trenują nasze drużyny głównie. Dziękujemy bardzo. Pan Bartosz, proszę, drugie pytanie. A to już nie jest pytanie do mnie. Czy zauważa pan, pani problem? Pani problem z bezdomnością w naszym mieście, jakie rozwiązania mogłyby pomóc osobom potrzebującym? I teraz proszę państwa, ja wiem, że wiele osób ma różne zdanie, że osoby bezdomne to są osoby nadużywające alkoholu, że to jest na ich własny, to jest jak sobie pościeliły, tak sobie śpią, że to jest ich wina, ich problem, ale ja łatwiej sobie mam bardzo konkretne zdanie i właściwie tego zdania nie zmienię. Uważam, że należy każdemu pomagać, a szczególnie osobom słabszym. I osoby bezdomne mają w ogóle bardzo często dobry fach w ręku. I trzeba po prostu człowieka wyciągnąć z problemu bezdomności, mówiąc nieładnie, ogarnąć. Ja może akurat nie tak konkretnie, ale bardzo dużo osobom pomagam, które przychodzą do szpitala. Osoby są naprawdę w różnej sytuacji finansowej, różnej sytuacji zawodowej. Dużo osób zatrudniamy, bierzemy na staże, na różne formy wsparcia. I proszę państwa, nie ma lepszych pracowników niż pracownicy, którym się wyciąga się do nich rękę. I tutaj w tej sprawie mam bardzo konkretne zdanie. Ja wiem, że każdy powie, że piją, że są pijani, że są problemem, natomiast uważam, że żyjemy w XXI wieku i rolą społeczeństw jest nawzajem sobie pomagać. Trzeba pomagać osobom słabszym i wykluczonym i osobom bezdomnym. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, że dzisiaj... Proszę, kończymy. Ostatnie zdanie. Wyobraźcie sobie dzisiaj, że po tej debacie nie wracacie państwo do domu, ponieważ domu nie macie. Gdzie idziecie? Dziękuję bardzo. Pan Andrzej, bardzo proszę. Ja już odpowiadając na pytanie jednej z redakcji i portalu internetowego, odpowiadałem na to pytanie. To jest bardzo ważna kwestia społeczna, kwestia wykluczenia społecznego, kwestia ludzi, którzy żyją na poziomie ubóstwa czy minimum socjalnego. Nie zawsze alkoholizm wiąże się z bezdomnością, ale zwykle bezdomność kojarzy się z alkoholizmem. To są ważne problemy społeczne. Wydaje mi się, że Kutno w tej swojej strategii społecznej, która została przyjęta, o której już rozmawialiśmy, za mało uwagi temu przywiązuje. To jest, widzimy to na ulicach miasta. To nie są tylko i wyłącznie ludzie, którzy przez cały czas z własnej winy popadli w alkoholizm. To są wielokrotnie problemy domowe, problem przemocy,
kwestie także związane z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że miasto powinno zdecydowanie nie tylko i wyłącznie komisją antyalkoholową się zajmować, ale właśnie to jest problem, który jest dla radnych, dla władz miasta. Dziękuję bardzo. Pani Ewa, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jak ważny to temat, już moi przedmówcy powiedzieli. Ja oczywiście utrzymam, jeżeli zostanę prezydentem, utrzymam te formy pomocy, które istnieją obecnie, czyli ogrzewalnia, noclegownia. One w tym momencie spełniają swoje funkcje. Być może powinno to być jeszcze na bardziej szeroką skalę, aczkolwiek ja akurat będąc w Komisji do Spraw Społecznych wielokrotnie rozmawiamy ze służbami, z pracownikami MOPS-u i widzimy, że jest wiele osób, które faktycznie dzięki temu, że podaliśmy im tą przysłowiową dłoń, wyszło z tego problemu i naprawdę świetnie dzisiaj funkcjonuje. Tak jak powiedzieli moi przedmówcy, czasami nie wynika to z tego, że ktoś na własne życzenie stał się osobą bezdomną. Czasami to są problemy finansowe, czasami wiadomo, przemoc domowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te formy pomocy muszą zostać utrzymane. Ja tylko mogę powiedzieć, że pewnym wyzwaniem są osoby jakby przyjezdne, te bezdomne, które wysiadają z pociągów. Oczywiście my musimy wówczas też angażować służby, żeby w odpowiednie miejsce je odwieźć i tak dalej, ale cały czas musimy te działania utrzymywać i to jest, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Dziękuję bardzo. Kolejne dwa pytania, bardzo proszę. Trudne lub łatwe, to się okaże. Ja na wstępie, zanim otworzę, to chciałem podziękować redakcjom, czytelnikom, że wysłali te pytania, to bardzo cenne. Ale mam nadzieję, że jeszcze zostanie nam czasu i determinacji, żeby sobie nawzajem zadać pytanie, tak, panie Marku. Tak szybko. Pytanie jest takie, czy zauważają Państwo problem ze starzejącym się społeczeństwem? Oczywiście, że tak. Czy jest to zauważalne w naszym mieście? Czy jest jakaś perspektywa, aby seniorzy mogli zostać zaopiekowani, a szczególnie chodzi o osoby samotne? No więc myśmy ten wątek już tutaj wielokrotnie, ja go rozszerzałem. Tak jak powiedziałem, z perspektywy kilkudziesięciu lat miasto będzie się zdecydowanie wyludniało. Młodzi ludzie będą w mniejszości. Już dzisiaj wiek postprodukcyjny to jest 1/3 mieszkańców miasta. To jest bardzo dużo. Młodzi ludzie nie przyjeżdżają, a jeżeli przyjeżdżają, to pracują w strefie i później wyjeżdżają. Więc dom seniora to jest za mało moim zdaniem. Tutaj powinny powstać takie bezpieczne strefy dla seniorów, państwo, ale przede wszystkim samorząd, no bo to w jakiś sposób powinno być też takie koherentne, jeżeli chodzi o działania. Powinno wspierać właśnie ludzi starszych. Dom spokojnej starości na dobrym poziomie, wspierany przez miasto. Brakuje tego. To nie może być tylko dom pomocy społecznej, który jest na kiepskim poziomie. To może być na przykład dom spokojnej starości, który będzie wybudowany na przykład na wzór zachodni, gdzie mieszkańca na przeciętnym poziomie finansowym będzie stać, żeby tam spędzić spokojnie starość. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz. Też, proszę Państwa, będę mówił kolejny raz o bardzo konkretnych rzeczach, bo interesują mnie tylko konkrety. Proszę pamiętać, że to, co dzisiaj jest powiedziane, to trzeba będzie później realizować, a usiędziemy nad budżetem, który ma kilkaset milionów złotych i właściwie go brakuje już, więc obiecywanie rzeczy za kilkanaście milionów złotych to jest nierealna rzecz. Oczywiście fajnie byłoby, to jest moje wielkie marzenie, żeby zbudować kiedyś w Kutnie coś, co będzie połączeniem i domu dziecka, i DPS-u, gdzie będą mogły się osoby starsze opiekować dzieciakami, ale to jest wydatek rzędu kilkunastu milionów złotych, liczmy się, proszę Państwa, z tym. Już tutaj wcześniej koleżeństwo obiecywało wszystko, więc na to już braknie kasy. Konkret jest taki.
Ja buduję, rozbudowuję ZOL w szpitalu. Mamy w szpitalu 61 wolnych miejsc. Lista oczekujących na ZOL to jest kolejne 60 osób i lipiec przyszłego roku zwalniają się miejsca. Dzięki moim działaniom i ekipy, która ze mną współpracuje, nie chcę mówić pracownikom, tylko współpracownikom, dokładamy 24 miejsca na ZOL. I to jest konkret. Wartość takiej inwestycji to jest około miliona złotych wyjdzie w sumie. Proszę Państwa, tylko dlatego, że to robimy w ramach szpitala. A gdybyśmy mieli pobudować od początku budynek, to jest kilkanaście milionów złotych. Naprawdę, to nie są proste rzeczy. To nie są proste rzeczy, aczkolwiek takich miejsc właśnie jak miejsc na ZOL-u bardzo, bardzo, ale to bardzo brakuje. Dziękuję bardzo. Pani Ewa. Szanowni Państwo, z racji tego, że jestem radną, to mam te informacje i też rozmawiam z seniorami i wiem, że oni bardzo chętnie korzystają z usług naszego domu seniora, czy na przykład licznie odbywają się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jak najbardziej trzeba te zadania wspierać. Moją rolą jako prezydenta będzie to, żeby dla seniorów móc jakby przygotować o wiele większą ofertę, czy to dodatkowych zajęć, czy to form spędzania wolnego czasu, czy też form udzielania pomocy takiej doraźnej, bo też jest ta złota rączka, ale ona tam różnie funkcjonuje, mamy różne sygnały właśnie od osób starszych, niektórzy są zadowoleni, inni niekoniecznie, więc te formy wsparcia i te formy pomocy z całą pewnością trzeba kontynuować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej, bardzo proszę, kolejne pytanie. Kolejne i chyba ostatnie, tak? Z tej puli. Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, pytanie mamy takie. Czy wiecie Państwo, ile wydaje się z pieniędzy z budżetu miasta na pomoc osobom bezdomnym? Za mało. Szczerze mówiąc, dokładnej sumy nie znam. Wiem, jak to wygląda w perspektywie tej strategii rozwoju społecznego w mieście, że to w budżecie jest rzędu 1/5 budżetu miasta, jeżeli chodzi o różne inne kwestie społeczne. No ale tu jest pytanie tylko i wyłącznie zamykające do ludzi bezdomnych. Kwestia noclegowni. Nie wiem dokładnie, jakie to są kwoty, ale wydaje mi się, że miasto powinno jednak wydawać więcej. Ale z drugiej strony świetnie o tym wiemy, że no Kutno akurat jeszcze jest pod tym względem takim miastem, gdzie całe szczęście tej bezdomności takiej na co dzień nie widzimy, prawda? Natomiast co oczywiście nie zmienia faktu, że ci ludzie powinni mieć wsparcie, ciepły posiłek, wsparcie związane z jakby wychodzeniem i tą drogą tej takiej socjalizacyjnej ścieżki z dochodzeniem do tego, żeby mieć swoje mieszkanie, żeby móc jakby skonstruować swoją perspektywę na przyszłość. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz. Ja widziałem kilka takich miejsc w różnych miejscach w Polsce, prowadzone przez fundacje, chociażby Fundację Berta Alberta i kilka innych miejsc. O ile w wakacje, w porach ciepłych nie ma z tym wielkiego problemu, natomiast ogromny problem jest w zimę. Większość miejsc tego typu, czyli noclegowni, bo mamy w Kutni dwa miejsca, to żebyście Państwo widzieli. Mamy noclegownię oraz mamy ogrzewalnię. Więc obydwa te miejsca, mówię teraz w innych miastach, w okresie zimowym są zawsze przepełnione, mnóstwo chętnych osób jest, które nie mogą się dostać z wiadomych powodów, ponieważ regulaminy wskazują na to, że nie mogą tam przebywać osoby po alkoholu. W Kutnie mamy dokładnie ten sam problem, w ogrzewalni nie ma tego warunku, bo do ogrzewalni może trafić każdy, czy jest pod wpływem alkoholu, czy nie jest pod wpływem alkoholu. Dodatkowo w Kutnie jeszcze funkcję wspierającą osoby bezdomne prowadzi, robi Caritas, wydając bezpłatne obiady. Uważam, że należy to prowadzić, kontynuować i do tego jeszcze dołożyć. Już powiedziałem wcześniej, bo było pytanie o bezdomność. Ja jestem za tym, żeby ludziom bezdomnym pomagać, bo uważam, że silni pomagać powinni słabym. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Na zadane pytanie, czy
przeznaczamy dużo czy mało, ile powinniśmy przeznaczyć pieniędzy, no to ja powiem tak, wedle potrzeb. Bo raz ten problem bezdomności, wiemy parę, ileś lat do tyłu, on był znacznie większy. Teraz wydaje mi się, że jest nieco mniejszy. On jeszcze jest i on funkcjonuje, ale no, daj Boże, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku. Tym samym będziemy tych środków wydawać mniej. I tak jak mówię, współpraca ze służbami, kontynuacja tych działań, które są obecnie robione, czyli noclegownia, ogrzewalnia plus inne formy wsparcia i pomocy. Warto tutaj też powiedzieć przy szerszych programach wyciągania osób z bezdomności. Mowa tutaj na przykład o mieszkaniach socjalnych, tak? Ta dostępność. My wiemy, że ponad 300 rodzin nadal oczekuje w kolejce. I no, tu widzę też bardzo duży problem. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do kolejnej, ostatniej już części debaty, a mianowicie kandydaci będą mogli zadać po jednym pytaniu swojemu rywalowi. Czas na odpowiedź to 1 minuta. Jeżeli już pan Andrzej trzyma mikrofon, bardzo proszę, do kogo pan kieruje pytanie? Z przyjemnością. Oczywiście z ogromną przyjemnością skierowałbym mnóstwo pytań do nieobecnego Mariusza Sikory, ale niekłamaną także przyjemnością zadam jedno z pytań, które mi przychodzi teraz do głowy pani Ewie Rzymkowskiej. Droga konkurentko, szanowna pani Ewo, wiele kontrowersji wzbudza kutnowski akwapark. Skala inwestycji, skala tego, ile miasto dokłada do tej inwestycji ciągle, skala zaniedbań, które w tej chwili są w akwaparku, brak liftingu i tego, co się dzieje w akwaparku. Gdyby pani mogła się odnieść do tej kwestii i wyrazić swoją opinię. Bardzo proszę, 1 minuta. Jeżeli chodzi o akwapark, no to z przykrością muszę stwierdzić, że w ostatnich latach nie działo się w nim dobrze. Akwapark potrzebuje konkretnego i dobrego menadżera, który nie tylko zna się na sporcie, ale również na gospodarowaniu mieniem i na zarządzaniu taką jednostką. Przecież wiadomo, że jest to jednostka miejska, ale jest to no, duży budynek i dosyć specjalistyczny do utrzymania. No niestety w ostatnich latach mieliśmy do czynienia czy to z wyciekiem danych, czy to z afera też z ratownikami, którzy się do nas zgłaszali, bo mieli problem z umowami, czy też ostatnio nasi radni, nie tylko nasi, bo ogólnie Komisja do Spraw Sportu była na kontroli w akwaparku, no i niestety nie wygląda to kolorowo. Tam jest mnóstwo usterek, takich niedoróbek, które wymagają natychmiastowej interwencji. A poza tym między innymi radny Stępniewski, tutaj obecny, wnioskował o wykonanie audytu całościowego, jeśli chodzi o akwapark, bo wiadomo, dyrektor odchodzi, należy całościowo ogarnąć temat. No, do tej pory nie widzieliśmy tego audytu. Mamy nadzieję, że on zostanie wykonany. Jeśli zostanę prezydentem, to z całą pewnością taki audyt zlecę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Skoro już pani trzyma mikrofon, bardzo proszę o pytanie do rywala. Drodzy kontrkandydaci, szanowni panowie, ja zadam wam to samo pytanie, ponieważ bardzo intryguje mnie jeden temat. Chciałabym wiedzieć, jak państwo zapatrujecie się na to, czy utrzymacie status quo, jeśli chodzi o obecnych wiceprezydentów, a jeśli nie, czy rozważacie panowie, żeby jednym z waszych zastępców była kobieta, ponieważ ja twierdzę, że wciąż jest zbyt mało kobiet w polityce i w władzy wykonawczej. Proszę. To ja brawurowo przyjmuję mikrofon. Szanowni państwo, jest coś takiego, że ten, który zwycięża w bezpośrednich wyborach prezydenckich, jego prawem jest dobór sobie najbliższych współpracowników. I to wydaje mi się absolutnie naturalne. Tak się dzieje we wszystkich demokracjach, tak się dzieje we wszystkich samorządach. Więc wydaje mi się, że dobór najbliższych, którym się ufa,
z którymi się chce współpracować, jest to absolutnie kluczowe. Więc w momencie, kiedy ja wygram wybory prezydenckie, naturalnie dobiorę sobie taką ekipę, z którą będę chciał współpracować. Pytanie, czy to będzie kobieta? Oczywiście jest potrzeba. Nie stosujemy tutaj kryterium kwot tak zwanych, prawda? To znaczy kobieta, mężczyzna. Stosujemy oczywiście kryterium fachowości i to jest absolutnie dla mnie kluczowe, ale patrząc na kutnowski samorząd, patrząc na jego historię, jest za mało kobiet zdecydowanie, więc tutaj akurat się z panią Ewą Rzymkowską zgadzam. W momencie, kiedy będzie ktoś fachowcem, to absolutnie zostanie wiceprezydentem. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz, bardzo proszę o pytanie. Ja odpowiem, tak? Tylko jedna osoba, do jednego kandydata była odpowiedź. To ja nie mam. Jedno pytanie do innego kandydata. A, okej, czyli przyjmą pytanie. Z racji tego, że nie ma parytetu, no to jest to. Bardzo proszę, pan Bartosz. Tylko odpowiem, chociaż nie mogę, odpowiem, że w komitecie, który założyliśmy wspólnie, na 9 tak zwanych jedynek, 7 należy do kobiet. Bardzo proszę o pytanie, panie Bartoszu, to pan jeszcze nie zadawał. Pytanie właściwie też chyba do obydwu państwa. Ja, proszę wybrać jednego. Ja bardzo dużo czasu borykałem się i borykam się z tym, że byłem, kiedy byłem radnym miejskim w latach 2010-2014, byłem notorycznie wykluczany z czegokolwiek. Wszystkie moje pomysły były obśmiewane, a później większość tych pomysłów była realizowanych. Dla przykładu powiem, że takim pomysłem były właśnie darmowe przejazdy przez autobusami, komunikacją miejską. Wskazywałem tutaj wartości ekonomiczne, mówiąc o tym, że Krzywa Philipsa mówi, iż zwiększenie cen na dobra powszechne sprawi, że będzie mniejszy popyt na te dobra. No i to się sprawdziło wszystko. Mówiłem o tym, że należy na Grunwaldzkie, na wysokości Biedronki postawić, zrobić pasy. To mnie obśmiano, nawet ktoś tam tabliczkę postawił, że tylko barany z Iserenda chodzą tymi pasami. Dwa lata później te pasy są zrobione. Wiecie państwo, na Grunwaldzki, gdzie gdzie są te pasy zrobione. One miały tam... Czy to jest pytanie? Tak. Miały być te pasy przesunięte. I kilka takich rzeczy. O, chociażby kwestia budżetu obywatelskiego, gdzie byłem drugą osobą w Kutnie, która proponowała wprowadzenie w Kutnie budżetu obywatelskiego. Dlaczego drugą osobą? Bo pierwszą osobą był człowiek, który działał, to był taki młody chłopak, który do mnie podszedł na sesji Rady Miasta i powiedział tak: panie Bartku, pan taki aktywny jest, niech pan zaproponuje wprowadzenie budżetu partycypacyjnego. Ja mówię, wie pan, ale ja nie wiem dokładnie o co chodzi, o co chodzi. Tak, panie Bartoszu, prosimy o pytanie krótkie, bo mamy mało czasu. Powiem, moment. Ja zaproponowałem wówczas ekipie prezydenckiej, by taki budżet obywatelski stworzyć, wyśmiano mnie. Po czym rok później sami ten program stworzyli. I pytanie do państwa. Państwo byliście radnymi. Pan Andrzej 2006-2010, pani Ewa 2018 do teraz, obecnie. I pytanie do Andrzeja jest takie. Czy przed tym, jak ja byłem radnym, również pan czuł taką niemoc i deprecjację pomysłów? I pytanie do pani Ewy, czy faktycznie teraz to się nic do tej pory nie zmieniło i nadal jest tak samo? Od razu odpowiem sam na to pytanie. Pierwsza rzecz, jaką zrobię, to będzie taka, że każdy, nieważne, czy to będzie PiS, Platforma, czy ekipa prezydenta Burzyńskiego, każdy będzie miał prawo realizować swoje postulaty, bo miasto jest po prostu wspólne. Proszę pana, że... Szanowni państwo, drodzy kontrkandydaci, ja oczywiście jestem wielkim zwolennikiem pluralizmu wszelakiego. W mediach, w Radzie, w Sejmie, wszędzie. Więc jestem zwolennikiem tego, żeby w Radzie Miasta znaleźli się przedstawiciele i to jest idea, która
jest moim zdaniem no, rodzajem takiej doskonałości, żeby każde środowisko polityczne miało swoich przedstawicieli. Pamiętacie świetnie Państwo kiedyś okręgi jednomandatowe w Kutnie, które zostały zdominowane przez ekipę prezydenta Burzyńskiego. To absolutnie nie było zdrowe. To nie służyło demokracji w mieście, to nie służyło swobodnej wymiany myśli, więc drogi Bartku, kontrkandydacie, ja akurat byłem radnym w czasie, kiedy też dominował prezydent Burzyński. Uważam, że to jest ostatni moment, kiedy on ma większość. Mam nadzieję, że władze w Radzie i władze w organie wykonawczym, czyli prezydent, przejmie ktoś inny. Czas na zmianę. Czas na zmianę. Dziękuję bardzo. Proszę tylko jakieś 10 sekund odpowiedzi, skoro już pan Bartosz zadał, bardzo proszę. No to jeżeli bym powiedziała, że było kolorowo, to bym skłamała, szanowni państwo, bo było różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Z różnymi tematami się borykaliśmy, jeśli chodzi tutaj o współpracę i inicjatywy. Jeśli chodzi o zgłaszane wnioski, no to bym powiedziała, że częściej były realizowane te tak zwane drobnostki, a poważne inicjatywy, no to no tak różnie z tym było, bo dam taki przykład. Na jednej z komisji zaproponowałam mu włączenie do budżetu drugi etap ulicy Paderewskiego i co ciekawe, duży radni obozu rządzącego no nie byli za tym. Więc to jest to dla mnie takie dziwne. Dlaczego? Bez słowa wyjaśnienia i tak się działo. Niektórzy z moich radnych zgłaszali takie oto kwestie, że składając interpelacje otrzymywali odpowiedzi negatywne. Następnie za jakiś czas inny radny składał jakby podobny postulat i okazało się, że można, że da radę, nie? Więc no to są tego rodzaju kwestie. O może innych tematach nie będę się tutaj wypowiadać, bo nie ma Mariusza z nami, a mógłby powiedzieć, czemu tak się działo, więc może lepiej nie rozmawiajmy o nieobecnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może to już prawie koniec, ale ja sobie pozwolę jeszcze na ostatnie takie pytanie do Państwa, do wszystkich. Małe, szybkie, mam nadzieję, że odpowiedź też będzie krótka, a mianowicie, czy może Pani lub Pan i Pan może zapewnić nas, że w urzędach miasta i w placówkach zarządzających przez prezydenta nie będzie miało miejsca obsadzania stanowiskami swoich członków rodziny lub bliskich? Czy przyszły prezydent będzie daleki od nepotyzmu? Bardzo proszę, Pan Andrzej. Drogi Marku, szanowny redaktorze, to jest bardzo ważne pytanie. Synekury i takie konfitury miejskie obserwujemy niestety i to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Wydaje mi się, że powinniśmy z tym raz na zawsze skończyć. Urząd Miasta to są w 99,9% absolutni fachowcy i oni powinni zostać, oni powinni pracować. Inną rzeczą jest to, czy tam mamy przerost administracji, czy nie. O tym możemy dyskutować. To są fachowcy, oni zostają. Natomiast kwestia tego, jak są obsadzani prezesi spółek miejskich i innych rzeczy, i innych instytucji podległych prezydentowi miasta, absolutnie robimy przegląd takich stanowisk i bierzemy pod uwagę. Nie to, że ktoś jest członkiem rodziny, ktoś zna i tak dalej, i tak dalej. Transparentność, przejrzystość i to, co dziękuję. Powinno być absolutnie fundamentem, czyli fachowość. Dziękuję. Pan Bartosz. Właśnie to chciałem podziękować za to pytanie, bo to jest okazja, żeby porozmawiać też z pracownikami Urzędu Miasta i chcę Państwa zapewnić, że żadnych rewolucji nie będzie robionych. Dlaczego? Dlatego, że mam podejście ambitne do tego, co będziemy mieli robić razem. A jeżeli mam podejście ambitne, to muszę stawiać na fachowców i nie mogę sobie pozwolić na stratę nawet tygodnia czy miesiąca czasu, żeby wymieniać ekipę. Więc za te wszystkie inwestycje, które Państwo prowadziliście, za te wszystkie sprawy chciałem Państwu podziękować i nie dajcie się Państwo zastraszyć, że przyjdzie ktoś nowy i Was pozwania, bo ja tutaj Państwu przy wszystkich świadkach gwarantuję, że nie będzie żadnych rewolucji masowych zwolnień. I mam na to dowód. Pracuję w organizacji, której
pracuje 600 osób. Współzarządzam tą instytucją, mam pod sobą ponad 100 osób i proszę Państwa, jestem w stanie porozumieć się z każdym. A mam w środowisku różnych osób, przyjaciół, wrogów, przeciwników, zwolenników, chętnych do pomocy, niechętnych do pomocy i z każdym jestem w stanie się dogadać, wręcz nawet powiedziałbym więcej. Im dłużej razem współpracujemy, tym ludzie coraz bardziej się ci nieprzekonani przekonują. Więc chcę Państwa zapewnić, że żadnych rewolucji w zatrudnieniu nie będzie, a na pytanie odpowiadam w ten sposób, absolutnie żadnego cwaniactwa przy zatrudnieniach także nie będzie. Otwieramy carte blanche, żadnego cwaniactwa, ale też żadnych rewolucji nie będzie. Dziękuję. Pani Ewa, bardzo proszę. Oczywiście, Szanowni Państwo i Szanowni Panowie kontrkandydaci, pełna zgoda co do tego, o czym wcześniej powiedzieliście. Żadnych rewolucji co do osób zatrudnionych, bo mam z nimi kontakt, wiem, że są fajne, merytoryczne osoby. Natomiast co do tych innych osób, o których pewnie wszyscy wiemy, kogo mamy może nie personalnie na myśli, ale że takie pewne dziwne historie mają miejsce, więc takich historii za moich rządów na pewno nie będzie i też zapewniam urzędników, że żeby się nie bali zmiany na lepsze. Dziękuję bardzo. Tym oto akcentem kończymy nasze spotkanie. Dziękuję w debacie. Było nam miło gościć pana Andrzeja Michałkiewicza z Komitetu Wyborczego z Wyborców Koalicji Obywatelskiej. Panią Ewę Rzymkowską z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a także pan Bartosza Serendę z Komitetu Wyborczego Wyborców Bartosza Serendy. Dziękujemy jeszcze raz za udział.